każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale na kanale Gołąb w sieci. Dziś gościmy w oddziale Tarnobrzeg u kolegi Wiesława Kościelnego. Witamy wszystkich hodowców. Witam wszystkich hodowców i hodowczynie oczywiście. Ja na wstępie powiem, że gościmy dziś w hodowli pierwszego przodownika Polski w kategorii GMP Młode, mistrza regionu 4 Kraków GMP Młode. 30 lat hodowli ponad. No tak. Można powiedzieć wynik najwyższy, jeśli chodzi o skalę kraju, czyli miejsce najwyżej na liście ogólnopolskiej. Zapytam pierwsze moje pytanie, jakie to uczucie po tylu latach być tak wysoko i z drugiej strony otrzeć się o to podium? Bo to też na pewno gdzieś z tyłu głowy jednak ten niedosyt lekki pozostaje. No zgadza się, no sezon, no co ukrywać, no wyśmienity dla mojej hodowli. Loty bardzo udane dla całego oddziału. Gąbki super przygotowane, super zdrowe, no i wynik dzięki temu też i taki jak ja bym się marzyło w sumie, no bo po tylu latach hodowli to jest taki sukces mój najwyższy, o którym się kiedyś marzyło, żeby nawet w tej dziesiątce w Polsce być, także w końcu mi się to udało. I teraz można powiedzieć, wraca się wspomnieniami do tych początków hodowli, kiedy to się zaczynało, jak to się zaczynało, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się jakby rozpocząć tą hodowlę gołębi, właśnie w takim momencie, kiedy ten wynik się osiąga, to na pewno te wspomnienia wracają. Chciałbym zapytać o te początki, jak to wyglądało, kiedy gołębie w ogóle pierwsze pojawiły się w hodowli i jak ten proces budowy hodowli przebiegał. No z racji tego, że Radek umie dzisiaj pierwszy raz, to oczywiście na ten temat opowiemy tak. W sumie powiem tak, no tradycji hodowlanych żadnych u mnie nie było kompletnie. Sąsiedzi po prostu mieli gołąbki, które nie były typowo gołębiami lotowymi, tylko byli takimi tam okrzepakami sobie, no nie? Jak to się mówi potocznie. I pamiętam raz tam do nich przyjechał właśnie gołąb z lotu i to był gołąb, do tej pory dobrze pamiętam, biały gołąb na gumce i to był trzech. No i ten gąbek u nich siedział dość długo, ja się bardzo nim interesowałem. O co to w ogóle chodzi, co jak tego, no to wtedy wiadomo, się nie wiedziało, co jest grane. No i ten sąsiad mi mówi, że no ma hodowcę gołębi pocztowych, który mieszka w Baranowie. I on jest tam prezesem sekcji wtedy i że jak chcę, to mogę go, może mnie tam do niego zawieźć i mi tam pokaże gąbki pocztowe, na czym to polega to lotowanie i w ogóle. No i oczywiście ja byłem bardzo chętny na ten temat, bo mi się spodobała ta samica, szczególnie ta czeska biała i tak obserwowałem, co ona robi, że tak siedzi i to i tamto i mnie to bardzo ciekawiło, nie? No i później z tym kolegą pojechałem właśnie do tej kolegi Bednary, do Baranowa. No i tam właśnie pierwsze kroki moje były u niego. On był hodowcą już wtedy znanym w oddziele w Tarnobrzeskim, no i ogólnie w Polsce, no nie? Hodowca, który wtedy już gołębie ściągał i z zagranicy, lotował dość dobrze i no i właśnie się z nim zaprzyjaźniłem i dzięki niemu ta moja pasja się zaczęła. I to było w 85-86 roku, jakoś tak. Także już no trochę lat temu. Tak, to w wieku można powiedzieć nastoletnim. Wtedy. Nastoletnim, tak. 15-16 lat miałem jakoś tak. Także po roku kolegacji z nim właśnie zapisałem się do związku w 87 roku. Jeszcze to jest za pozwoleniem rodziców oczywiście. Tak. I się zaczęło. I tak do wojska do 90 roku lotowałem już w sekcji Baranów przez te 3 lata. Pierwsze szlify takie się nabierało, wiadomo, na zegarze tradycyjnym.
No i później po wojsku się wróciło, no i wrócił ten temat lutowania. Dalej mnie to interesowało, co się działo przez ten okres 2 lat prawie, co byłem w wojsku. No i zacząłem tym się coraz bardziej interesować i no i stopniowo hodowlę zacząłem prowadzić w takim temacie, jak powinienem być, no nie? Także zaczęły się wystawy, zaczęły się gazetki i no i wiadomo poznawanie nowych hodowców, no i kupowanie gołębi oczywiście, no i gołębie były kupowane. Selekcja była robiona u mnie zawsze bardzo, bardzo mocna, no i stopniowo wyniki się pokazały. No, mogę się pochwalić, że myślę, że około 20 lat lecę już na takim poziomie mniej więcej, jaki nawet i w tej chwili już prezentuję. No, tam byłem sporo razy mistrzem oddziału, mistrzem okręgu w kategoriach, także te wyniki już od kilku lat są, myślę, wydaje przyzwoite. A ci, co mój kanał oglądają, no to już też kilka lat jest na YouTube, myślę, że historię znają, no bo często tam opowiadam, no nie? No. Pozdrawiamy wszystkich widzów z kanału, oczywiście. Oczywiście pozdrawiamy. Chciałbym też zapytać, no bo 20 lat ponad już naprawdę te wyniki, można sobie to prześledzić, wszystko są bardzo fajne. Wiadomo, że to lotowanie się zmieniało na przestrzeni lat. Trzeba było nadążać. Mhm. Trzeba było jakby cały czas coś zmieniać. Chciałbym zapytać, jak ten etap po prostu przechodziłeś. W sensie takim, że trzeba było się uczyć nowych rzeczy. Cały czas się rozwijać. Nie było to proste. Na początku, w tych wcześniejszych latach, wiadomo, dostęp do informacji był no, mniejszy niż teraz. Teraz, wiadomo, można te informacje dużo prościej zdobyć. Natomiast wtedy trzeba było trochę poszperać. No tak, no to wiadomo. No to wtedy zostawały nam nasze gazetki hodowca. Tam, wiadomo, się znajdowało numery telefonów. No i tam dzwoniło po hodowcach. No. Tutaj miałem takiego bardzo dobrego kolegę, do tej pory mam, naszego Nestora z Baranowa, Janka Bąka. Z nim właśnie miałem tak kilka wyjazdów po hodowcach. On wtedy był w zarządzie i głównym nawet, także miał troszkę znajomości. I tak my pojeździli, troszkę my gąbków pokupowali dzięki niemu. Za co mu serdecznie dziękuję, bo on tam faktycznie dużo mi pomaga w tych tematach. Byliśmy u Jurka Koźlika na przykład, kupiliśmy gołębie i także dzięki takim właśnie współpracy z tym panem Jankiem moja hodowla też i ruszyła, no nie? A później przeszedł czas, już praktycznie doba internetu, 07 rok i poznałem się z kolegą Marcinem Kapinosem i Marcin Kapinos mi gąbki, bo można powiedzieć, załatwił od Heralda Grimme, którego wtedy poznał. Zrobiliśmy sobie taką dłuższą wycieczkę na cały dzień w roku 2008 z Grześkiem Lesiem, którego też serdecznie pozdrawiam. I pojechaliśmy do Heralda Grimme i tam zakupili 16 gołąbków oryginalnych po lotnikach. I mogę powiedzieć, od 2008 roku ta hodowla nabrała takiego jeszcze tempa, bardziej takiego konkretnego, no bo jednak te gąbki były klasę tam można powiedzieć lepsze niż te, które do tej pory miałem, no nie? No i teraz od tej pory, od roku 2008 praktycznie moja hodowla bazuje na tych gołębiach i te gołębie do tej pory są u mnie praktycznie podstawą, nie? Mhm. Ja chciałbym uściślić temat odnośnie tego sezonu lotowego, zapowiedzieć od razu, że w tym materiale skupimy się stricte na lotach gołębi młodych. Ten temat chciałbym sobie omówić. No wyśmienite typowanie w tym roku. Każdego roku chciałoby się tak typować. Ja zaznaczę, że to typowanie w tym roku akurat nie tylko na loty młodych były dobre i chciałbym przejść do tematu gołębi dorosłych, gdzie wszystko zapowiadało się też bardzo dobrze. Generalnie sezon super, dużo wygranych kategorii i tak dalej. Tak. Kilka słów powiemy o tym sezonie gołębi dorosłych, żeby sobie uściślić, jak to wyglądało. Czy w ogóle jesteś zadowolony z tego sezonu gołębi dorosłych? No temat, jak koledzy siedzą mój kanał, to wiedzą, że jednak jak wszędzie w tym naszym hobby są różne kontrowersje. I tak samo było podobnie u mnie, no niestety. No jeden lot zadecydował praktycznie o wyniku. No jeden lot został przełożony na miejscowość całkowicie z innego kierunku. Gąbki były wypuszczone z innym oddziałem sąsiednim. I ten lot zadecydował, że praktycznie z mojego oddziału nikt fajnego wyniku w GMP nie zrobił. No trochę przykro, wiadomo, no bo się chodzi o tego, dość długo stara się człowiek, pracuje na to, a tutaj takie jedno, jeden temat zauważył na wyniku praktycznie całego oddziału. Tam nie mówię o moim wyniku, bo tam więcej kolegów miało fajną wyjściówkę. No, ale ogólnie no, sezon no, ciężki, można powiedzieć.
No duże, duże straty, kierunek jednak północny, to jednak, jednak taka zmiana to duża nie... zmiana dla gołębi pewnie. Dla gołębi, tak. No z tego co słyszę po kolegach z wszystkich sekcji, no to jednak straty były większe niż w poprzednich latach, tak powiem delikatnie. No ja akurat takich dużych strat uniknąłem, żadnej takiej bombyśmy ogólnie nie zaliczyli, ale loty były bardzo, bardzo wymagające. No, ale wyniki, tak mówię, no fajne, fajne. No myślę, że w kategoriach w okręgu jestem też i na pudle chyba 3 razy. Także mogę być zadowolony, no. Zadam takie jeszcze jedno pytanie, cofając się do przeszłości, bo teraz jakby mamy ten wynik, można powiedzieć, taki najfajniejszy na skalę kraju dla twojej hodowli. Natomiast czy pamiętasz swój pierwszy sukces, który sprawił tak najwięcej radości i dał dawkę motywacji, bo jednak te pierwsze sukcesy, one motywują najbardziej. No, był taki sukces, zaraz po wojsku, rok 2004 zdobyłem Puchar Prezydenta Tarnobrzega, nie? No, to właśnie była taka kategoria u nas w okręgu całym, co, no to właśnie, że zainteresowanie było duże tą kategorią, wygrać ten Puchar Prezydenta i wtedy mi się to udało właśnie. No to tyle lat temu, ale jakoś ten puchar się pamięta. No wiadomo, też się pamięta i mistrza sekcji pierwszego, no bo to jednak wiadomo, no zostaje pamięć taki sukces. Pierwszy jakiś taki lotnik, który się wyróżniał też pewnie. No też. Była samica taka połowa, w tej chwili nawet numeru za bardzo nie pamiętam. Szczerze powiedziawszy, ale nawet z Paryża była pierwsza u mnie w oddziele z takiego lotu, ale to już była lata troszkę już później, to 20 lat temu to było. Ale no, gołąbki od tego Bednary, kolegi, tak mówiłem, Schneidery wtedy były takie u mnie, gołębie, no to już wtedy pokazywały fajnie klasę. Wtedy loty były takie, bardzo często maratony wymagające, że loty były dwudniowe, to takie loty się szczególnie pamiętało, jak gołąbki szczególnie rano wracały na drugi dzień, bo te właśnie te gołąbki z tej linii Schneidera wtedy u mnie się fajnie brylowały, no nie? No. Tak jest. Także teraz może przejdziemy sobie do gołębnika, bo dziś pogodę mamy, no można powiedzieć, lekko średnią. Barowa. Tak, pogoda barowa, także przejdziemy sobie do środka, zaprezentujemy jak to wygląda w środku. Trochę opowiemy o gołębniku i skupimy się właśnie na tych gołębiach młodych. No jak najbardziej, no tak był plan i to realizujemy. Także teraz przeszliśmy sobie do gołębnika lotowego gołębi młodych, czyli do tego gołębnika, na którym dziś się skupimy. Tak. Młode mają otwartą wolierę, chętnie korzystają, także jesteśmy sami, możemy wszystko opowiedzieć, jak to wygląda. Właśnie chciałbym zapytać, jakie znaczenie przy tym lotowaniu gołębiami młodymi, tak. Przy też metodzie zaciemniania i tak dalej, jakie znaczenie ma właśnie gołębnik? Bo poza tym, że będziemy je przyciemniać, rozmawialiśmy sobie też o tym, że można to zrobić też w zły sposób. No, dokładnie. I nawet wspominałeś, że też to jest trzeci rok jakby przyciemniania, a tak naprawdę ten rok no, wyszedł najlepiej z tych 3 lat, więc jakieś wnioski na pewno wyciągnąłeś. No zgadza się, no próby błędów na własnych doświadczeniu się po prostu dopatrzyłem tematów, które były źle robione, no nie? No mam też kolegów, którzy wiadomo też lecą tą metodą zaciemniania i też wiadomo od nich tam troszkę tematów podłapałem. No. Przede wszystkim na pewno jest podstawowa wentylacja. Wentylacja w gołębniku zaciemnianym to jeśli będzie zrobić katastrofa z gołębiami młodymi. No. Ja akurat w pierwszym roku miałem to źle zrobione pod tym względem, że zasuwałem tutaj te zasuwki do oporu i nie miałem tutaj porobionych tych siatek. No nie? Aha. I to powietrze po prostu wchodziło od spodu, tam pod podłogą. Tam też jest wentylacja, ale tego powietrza jednak było mało. Tego powietrza było mało i te gołąbki mi po około miesiącu złapały tam tematy mykoplazmozy, ornitozy, takie coś. No miały napuchnięte oczy i w ogóle i musiałem z tą chorobą później się już wiadomo zajmować i się męczyć. W gołębniku było jednak za duszno, klimat był nie za fajny i no i stwierdziłem, że jednak trzeba zmiany robić, no i tamten sezon sobie już darowałem, to było 2 lata temu, no nie? Mhm. I już się skupiłem, żeby tylko loty oblecieć i tam wiadomo, no nie, żeby nie było jakichś strat niepotrzebnych. No ale stopniowo już na drugi rok już zmieniłem, wiadomo, wentylację. Wentylacja w tej chwili jest tak, że tutaj jest to zasłonięte, a u góry jest płyta dodatkowa i ta płyta dodatkowa jest przesuwana później na tą siatkę. Aha. I tam pod spodem jest taki korytarzyki, że tam przechodzi powietrze. Tam przechodzi powietrze i tak samo tutaj głębiej jak wejdziemy, tu jest ten sam temat,
ja mówię, tego już nie zasuwałem, tylko tam są znowu te same płyty i są nasuwane na to, że jest w gębniku dość ciemno, ale powietrze swobodnie tam ma po 22-3 cm jakieś szpary. Aha. I to powietrze uchodzi. No i dodatkowo dorobiłem tutaj wentylację właśnie, tą co w tym chwilę tam pokazywałem, te siatki. I tam z przodu wywoliłem takie daszki porobione, żeby mało słońca do gębnika jednak wpadało. I no i dokupiłem oczywiście żaluzje, no nie? Żaluzje są dookupione. No i wiadomo, gębnik wtedy jest już taki bardziej ciemny. Powietrze było bardziej takie naturalne, takie czyściutkie. I te gąbki od razu się poprawiły w temacie dróg oddechowych i w ogóle wyglądzie pierzenia. Ten cykl pierzenia przeszły, tak mogę powiedzieć, no fajnie, no bo tak jak ma być, no nie? Żeby okres, że w ciągu 2 tygodni praktycznie zrzuciły całe pióra pokrywowe, to było dosłownie biało na gębniku od piór. No i za chwilę się praktycznie w ciągu kilku dni zrobiły takie z wyglądu jak gębie już lotowe, dorosłe prawie, można by powiedzieć, no nie? Jak roczniaki, no tak, no. No i co? I tak samo tutaj w pierwszym roku miałem te zasłonki na przykład, które też nie zdały egzaminu, bo jednak nie było takie ciemno w tym gębniku. Tam no mi właśnie, się wydaje. Bo ja tak się zastanawiałem, no, że to jednak przebija, nie? Przebijało jednak to ten widok z tego z woliery i było za jasno i to pierzenie nie przebiegało tak, jak powinno przebiegać. Z biegiem czasu dochodzę do takich wniosków. No myślę, że wnioski dobre, no bo jednak w tym roku wyszło to już fajnie i te gębie wyglądają naprawdę super. No i zdrowotność się też poprawiła, także próby i błędy. No, też zamontowany oczywiście jest zegar tutaj, który mi włącza światło i wyłącza światło. To jest też temat bardzo ważny w pierwszym roku, jak to po prostu nie miałem tego. No to bardzo często było tak, że na przykład zapomniałem po prostu. No gdzieś wyjazd jakiś się trafi, coś tam wiadomo, coś się robi. No i się nie włączyło światła i głębi siedziałem na przykład cały dzień w ściemku. Ale no i to już też jest problem, źle, no nie? I to jest źle właśnie, bo tak nie powinno być, no nie? Ale no, nawet sam fakt, jak te gołębie załóżmy, no jednak tu jest zegar nawet wieczorem, czy cokolwiek, zgasić światło, czy one posiadają sobie na siodełka, to światło się samo zgasi, no nie tak. Płoszymy ich, nie? Tak, oczywiście. No właśnie, to no, też ma znaczenie. No taki niby to jest zegar, taki niby szczegół, no ale też odgrywa rolę. I tak mówię, takich szczegółów to jest naprawdę, no bardzo dużo. No bardzo dużo jest. Jeszcze też nie ukrywam, że ja miałem gębie zaciemniane na jednym boksie, na drugim boksie w gębie prowadzono naturalnie. No właśnie. Także dodatkowo miałem jeszcze pracę, że musiałem inaczej postępować z tymi, inaczej z tymi gołębiami, no nie? Natomiast 3 ciemniane były gołębie z pierwszego lęgu. Z pierwszego lęgu. A kolejne lęgi, one były później już podłożone, nie tak, zaciemniane. Tak, tak. Było tam mniej więcej 50 na 50. Aha. Pół na pół. Wiem. Tak, z rozpodu praktycznie cały pierwszy lęg i kilka sztuk z gębnika lotowego, pogłębia lotowe było zaciemniane. Mhm. I podobny temat był w tym gębniku. Było drugi lęg z rozpodu i trzeci lęg, takie późniejsze te z rozpodu, te gąbki nie były w ogóle zaciemniane. I teraz muszę zadać to pytanie, bo mamy porównanie. Gołębie przyciemniane, gołębie, które zrobiły super wynik, czyli musiały być odpowiednio do tej metody dostosowane i gołębie naturalnie prowadzone. Różnice w trakcie sezonu lotowego, różnice w ogóle w pracy z takimi gołębiami. Czy te gołębie były w ten sam sposób karmione na przykład, czy one wymagały już innej opieki? I jak to się na loty przekładało też? Czy one rzeczywiście potrafiły robić taką przewagę wobec tych nieprzyciemnianych? No pracy, no wiadomo, że musiało być dużo, no bo wiadomo, no to była praktycznie robota, jakby to powiedzieć, na dwa sposoby, no nie? Inne godziny karmienia przede wszystkim. Tu gębie były karmione 2 razy, a zaciemniane były karmione raz. Raz tylko? Raz. Ja robię tak, że do godziny 10 są gołębie zaciemnione, o godzinie 10 gołębie rozwidniam, o godzinie 10 są puszczane na wolierę. Aha. Wtedy sobie siedzą godzinkę na wolierce i wtedy muszą się przyczaić, wiadomo, do tej jasności na wolierze i dopiero o godzinie 11 są puszczane. Czyli nie ma tak, że od razu powiedzmy, przychodzimy, po godzinie palimy im światło, no, robimy dzień i karmimy, nie ma. Godzinkę muszą sobie odczekać, w loty otwieram od godziny 11 i do godziny 13 są na zewnątrz. Aha. Puszczone są luźno, chodzą sobie ile dosłownie chcą, na głodnego oczywiście, żadnych obrotów, nic nie jest robione, gołębie mają wolne aż praktycznie 4 tygodnie przed sezonem. Aha. Tak robię cały czas, no nie? I w tym czasie te gąbki niestety tu i drugie są, były później już zamknięte i robiłem na zmianę. Raz puszczałem dzień, poniedziałek te, wtorek te, środa te i czwartek te. Tak na zmianę, no nie? No bo wiadomo, te gąbki
Starsze już lepiej później latały, tamte już znowu tak nie latały, także to trzeba było na tą zmianę jakoś to kombinować. No i, obloty, dodatkowa no i tylko praca. Dodatkowa praca, tylko raździenie to robiłem. Coś jeszcze miałem mówić odnośnie tych, no że obloty były, tak jak mówiłem, no znaczy obloty. No obloty to trzeba dopiero robić wtedy, jak całe stado było połączone razem. Wiem. To dopiero około gdzieś lipca, 3-4 tygodnie przed lotami razem połączyłem te gołębie. I wtedy zaczęły już chodzić sobie razem na podwórku, ale też nie były jeszcze obletywane, że puszczam rano, no bo wiadomo, miałem gołębie dorosłe na, to, na ten temat, tak. To trzeba było pilnować lotu gołębi dorosłych, a gołąbki młode tradycyjnie od 11 sobie latały, ale właśnie miałem mówić, że do godziny 13 siedziały na zewnątrz i później tak je nauczyłem, że jak je zawołałem, no to one wchodziły praktycznie od razu. Zawsze przy każdym karmieniu oczywiście gwizdałem i taki wiadomy sposób, że one tak się przyczaiły do tego, że wiedzą, że są wtedy karmione. I wtedy karmniki zasypywałem im do pełna i one się najadały dosłownie ile chciały i o godzinie 17 gołębniki zaciemniane i ten cykl był powtarzany praktycznie codziennie. W ten sam sposób. Także one najadły się do oporu ile chciały. Karmy oczywiście takiej bardzo, można powiedzieć, ciężkiej, bo karmę wtedy tylko stosowałem już BK. Z dużą ilością grochu, także one były delikatnie nawet przypasione i też do domu mi nigdzie nie odchodziły, tylko latały dosłownie parę kółek i siadały i po dachu i spacery, no nie? Jak kury. No jak kury, dosłownie jak kury, no nie? No i to też wpłynęło na to, że myślę, że później gołębie nie odchodziły od domu, no bo jednak się nie czuły w takiej formie, nie były takie mocne, żeby po prostu gdzieś iść, jak się słyszy, że... I dobrze się rozbudowywały, nie? Bardzo dobrze rozbudowywały. Ja tak ogólnie już karmię parę lat i na pewno tak dalej będę postępował, no bo widzę, że gołębie w budowie wyglądają po takim karmieniu mocnym naprawdę bardzo fajnie. Tak, i chciałbym zapytać, bo to na pewno nie jest przypadek, tylko to była jakby świadoma decyzja, bo sam sobie zrobiłeś dodatkową pracę, dzieląc te gołębniki na przyciemniane, nieprzyciemniane. Skąd taka decyzja w ogóle? To jakby jest obawa przed tym, że te gołębie na przykład przyciemniane później jako dorosłe mogą na przykład spisywać się gorzej, czyli ta teoria gdzie hodowcy często jakby o tym mówią, czy jakiś inny motyw przewodni takich dwóch metod był? Znaczy wiesz co, no po prostu chciałem zobaczyć, jaka będzie między nimi różnica. I to mnie bardzo interesowało, no bo jednak nie miałem takiego dużego doświadczenia i tak sam się tego tematu uczyłem. I taką próbę zrobiłem w sumie. No i teraz na tą chwilę już wiem, że jednak zaciemnianie jest fajna sprawa, tylko może nie w tym temacie, że jest pół tak gołębi. Na drugi rok na pewno będę się starał zrobić, że będzie gąbków mniej, będzie pewnie około 80, będą wszystkie prowadzone równo, no nie? Wszystkie zaciemniane, tak? No bo jednak nie oszukujmy się, te gołębie szczególnie na lotach takich w łamą pogodę, pod wiatr, na prędkości niskiej, no to jednak robią przewagę. Na tej Radkowi wcześniej mówiłem, że był taki jeden lot, co mi siadło coś koło 50 sztuk na raz, chyba 51. Fajny widok w ogóle. Tak, taka fajna grupka siadła. No i tak później, jak weszłem do gołębnika, no to jest jednak różnica widać. Te gołębie, które były zaciemniane, no to one praktycznie jakby na locie nie były w ogóle. No fajnie już takie rozluźnione i w ogóle. A te gołąbki, które jednak były niezaciemniane, już szydełka pociągnięte, widać, że te gołębie mocno pracowały, żeby się tego stada utrzymać, leciały bardzo silno, nie chciały od nich odstawać, ale jednak na przylocie to już było widać po nich, że były sporo bardziej zmęczone, nie? Tak. No, także to już wystarczyło. Myślę, że na dalszym kilometrażu, na dalszej odległości te gołębie by na pewno nie nadążyły za tymi gołębieniami zaciemnionymi. No, to jest takie już pierwsze moje doświadczenie i na tą chwilę myślę, że tej metody będę się trzymał, no bo fajnie wyszło, wiadomo. Tak jest. Tak. Kilka słów jeszcze powiemy o gołębniku. Zaprezentujemy, jak to wygląda. Część jest siodełek, część jest regałów. To jest właśnie gołębnik, który ja pokazuję. Ten, w którym były gołębie nieprzyciemniane. Tak, dokładnie. Także tak on wygląda. Mhm. A tutaj mamy teraz, przechodzimy do gołębnika, gołębi przyciemnianych. I chciałbym zapytać, one też mają cele, w zasadzie one te przyciemniane już są, powiedzmy, w tak zaawansowanym wieku, w momencie lotów, że niektórzy hodowcy na przykład robią wdowieństwo już na młode. Chciałbym zapytać, czy tutaj też jakaś motywacja w grę wchodziła tych młódków, czy to już bez znaczenia jakby? Powiem tak, miałem na gołębniku u tych młodych 8 samiczek rocznych, młodych, które po prostu na lotach stare były wcześniej wycofane.
I one tutaj właśnie miały rolę taką, że może nie tak motywacji, ale do tematu powrotów z treningów. Zależało mi, żeby po prostu te 8 gołębi były takimi prowadzącymi na treninga na wywózkach, no nie? I te gąbki mi właśnie pomagały. Oczywiście z czasem później było tak, że one w parę poszły, te samice starsze, ale żebym akurat po tych parach widział, że te, co miały jajka, sami, żeby one coś szybciej wracały, to absolutnie znaczenia żadnego nie miało, no nie? No bo wracała zawsze grupka, no wiadomo, teraz chcieć coś wylatać, no to gołębie muszą siadać w grupce i, no i wiadomo, być na szpicy. Także różnicy nie było widać, które gołębie siadły, czy te na przykład, które miały jajka, czy te, które nie miały, no nie? Mhm. Będziemy sobie rozmawiać jeszcze później o tym, jak one były przygotowywane, o karmieniu i tak dalej. Natomiast jeszcze pytanie odnośnie tego okresu pierzenia właśnie tych gołębi przyciemnianych, bo jego też trzeba jakoś przepracować tak, żeby te gołębie się wypierzyły. W jakim one w ogóle teraz są jakby etapie pierzenia, jak one są prowadzone, bo tak jak widzimy, karma jest w karmniku, także mogą pobierać do woli. Tak. No ja ogólnie karmię 2 razy dziennie, cały czas, ale staram się, żeby w ogóle głodne nie były, no. Tylko jest dosypywana karma. Dosypywana jest, no nie? No, karma jest bogata, oczywiście idzie oryginalna pierzeniówka od Krzyśka Cepila z firmy Flornas. I co, no, tylko karmię oryginalnymi karmami pierzeniowymi. Jest ich w sumie 3 rodzaje zmieszane razem, nawzajem się fajnie uzupełniają. Są grochy, są drobne nasiona, no wszystko to, co potrzeba na tą porę. Do tego wiadomo daję nam różne tematy, które są potrzebne do wspomagania tego pierzenia. I no i wiadomo, no te gołębie no nierówno się tak może pierzą, no bo jednak jest różnica. Myślę, że to wychodzi z genetyki na gołębi, tak mi się wydaje. Niektóre gołębie mają do końca około 2 piórek, niektóre mają 4 piórka. Także nie jest to tak, może powiedzieć, że równo, no nie? No ale myślę, że na spokojnie zdążymy, żeby te gołębie wyglądały tak, jak mają wyglądać na przyszłym na jako gołębie dorosłe. A te gołębie były doświetlane w pewnym momencie? Były. Tak, od tej pory, jak się zaczął już dzień delikatnie skracać, no to wtedy już światło było włączane i było włączane od godziny... znaczy wiesz, to one były doświetlane już po temacie zaciemniania. Temat zaciemniania się skończył i tak około 2. lotu konkursowego już wtedy światło było włączane. Wiem. Od godziny się włączało od godziny 5 rano do godziny 9 się świeciło i później od godziny około 18 do 22. Aha. Tak, świeciło się wtedy, tak, bo jednak tak stwierdziłem, że to dobrze zrobi, no nie? No, one no, bo też tam... jeszcze później wstrzymują dodatkowo, nie zaczynają no, tak. rzucać tych piór, nie? Tak, no, dlatego właśnie to było robione. Tak kolega mi tutaj doradził i właśnie tak wykonywałem. A zanim w ogóle zaczniemy mówić o tym przygotowaniu, chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz, albo raczej zapytać o taką rzecz, w sezonie lotowym właśnie te gołębie przyciemniane i nieprzyciemniane, jeśli chodzi o karmienie ogólnie, one były karmione w ten sam sposób? Jakieś różnice było widać w tym, jak one pobierają karmę i tak dalej? No bo mamy teraz gołębia, który w zasadzie pokrywę spierzył, on nie musi żadnej energii jakby z tej karmy przeznaczać na pierzenie i mamy gołębia, który jest w intensywnym pierzeniu. Szczerze powiedziawszy, już później karmię gołębie tak samo. Tak samo? Jedne i drugie dostają karmę taką samą, już są wiadome, razem cały czas siedzą, także to już wtedy nawet byłby dla mnie ciężki temat, żeby to opanować. Ale no nie? I dawka też. Dawka też. Mhm. Tak samo, dosłownie do oporu są karmione, tylko dosypuję 2 razy dziennie i no i tak to właśnie jest, że pobierają tyle, ile chcą, no nie? No. No to wygrywa właśnie drużyna, która w tym roku zdobyła tego właśnie pierwszego pudrownika w Polsce, mistrza regionu krakowskiego. Zaraz zapiemy gołąbka z jednego i pokażemy, jak w tej chwili wyglądają właśnie te gołąbki przyciemniane na piórkach. Zaczynane było 86 sztukami, zostało ich 84, także tylko 2 sztuki z tej drużyny zginęło.
widać po gąbkach, że wyglądają naprawdę rewelacyjnie. Witalne, zdrowe. Takie w sumie jak powinny być. Akurat zapałem sobie tego gąbka, który dzięki niemu właśnie udało ten wynik mi się osiągnąć, bo ten gąb wtedy wsiadł jako 9, a jako 8 seryjny. Także akurat tej góry złapał, zaprezentuję tego gąbka. Tak on właśnie wygląda, ale bardzo nerwowy samczyk. Nie da się go w ręce dosłownie utrzymać. No, a na szydełku wygląda tak. Można zauważyć, że zostało mu do wyprzedzenia jeszcze dwie lotki ostatnie. Myślę, że około 90% gołębi tych zaciemnianych w tej chwili właśnie jest na drugim piórku. Teraz może jeszcze jednego złapiemy, pokażę, tak, byście mieli porównanie. Także większość gołębi właśnie na drugim piórku do końca jest. Jest kilka, które mają na przykład jedno, jest kilka, które na pewno mają i trzy, ale przewaga właśnie jest tych gołębi. No, także myślę, że na spokojnie gąbki zdążą się przepierzyć, jeszcze mają, aby nie było. Cały grudzień, także myślę, że koło stycznia już będzie pierzenie zakończone. Zaraz jeszcze jednego złapiemy. Ten gołąbek oczko ma takie, może damy zoom, nie wiem czy będzie widać. Widać, tak, i on ma numer obrączki. Obrączkę pokażmy. 8017. No właśnie, to był ten gołąbek, który... Dzięki któremu jest ten mój wynik w tym roku. Także fajnie. Jeszcze jednego złapiemy. Przykładowego. Okay. 80-10. Gąbek. No i tak mówiłem, dokładnie ten sam temat. Dwa piórka zostało do końca. I tak to wygląda. Także gąbki prezentują się bardzo fajnie. Dzięki. Przeszliśmy sobie teraz do gołębnika lotowego gołębi dorosłych. Na ten moment gołębie są jeszcze w parach. Tak. Także będziemy tutaj mieli i samce i samice, żeby się nikt nie zdziwił. Tak, dokładnie. Tak, widać, że jeszcze sobie siedzą na jajkach. Ja tak akurat robię, że po prostu po lotach stare gołębie były rozłączone na 10 dni, później w pary poszły, puściłem po mutki praktycznie po wszystkich parach, po tych, po których mi zależało, to już byłyby gołębie po selekcji, te, które mają być w sezonie 24 na loty dorosłe. I tam niektóre będą jajka były przekładane po te gołębie, które najbardziej mi zależało, z tych najlepszych właśnie lotników i po prostu te mutki wychowały, no i później zniosły drugi lęk jajek, samiczki, podłożyłem jajka plastikowe i w tej chwili właśnie już jest końcówka praktycznie, już przesiedziane są nawet parę dni, no ale na razie się nawet za bardzo w pary już jeszcze się nie gonią od nowa, także myślę, że jutro nawet będą gołębie prawdopodobnie przekładane, będą rozdzielane. Tak robię już od kilku sezonów, myślę, że to Zdaję egzamin, no bo myślę, że i one potrzebują takiej więzi jednak takiej między sobą, jednak po tych lotach, jak tak się leci na lodowieństwo, to te gołębie jednak mają cały czas te tematy, że widzą się, nie widzą i tak jednak... Długa rozłąka, nie? Długa rozłąka, także daję im ten czas jak najdłużej tylko się da i myślę, że to jest też dobre dla samców i dla samic, bo jednak później nie ma problemu z łączeniem się tych gołębi w pary między sobą. Dam, jak rozłączałem tak bardzo szybko, to były tematy, że nawet i samce potrafili się ze sobą łączyć. I samice to tak samo, ten problem występował. No ale o tej pory, jak trzymam je dłużej razem i puszczam na woliery w czasie sezonu, samice siedzą tylko na wolierach, tematu łączenia się między sobą w ogóle u mnie nie ma. No właśnie, kolejną ważną rzecz, którą możemy zaznaczyć, jeszcze zanim sobie omówimy gołębi, jest to, że gołębie praktycznie... Można tak powiedzieć, że praktycznie całą zimę one są wypuszczane normalnie. Tak, już od chyba 4 sezonów gąbki są puszczane
Nie, że dzień dnia może, ale tak przeważnie, jak jest w miarę pogoda w zimie, no bo wiadomo, będzie śnieg jakoś tam mocno dawał czy coś, to nie będziemy głębiej puszczać, nie? Jak jest ładna pogoda słoneczna, z dachu śnieg spłynie czy spadnie, no nie, no to wtedy gąbki są puszczone na obloty. Nie tak, że je wygają czy coś, tylko po prostu wloty otwieram, które gołębie chcą, to wychodzą. Tak, od godziny na przykład 10 do godziny 12, 13 wloty są otwarte. I tak robię praktycznie w te dni, kiedy ta pogoda jest w miarę fajna. I moim zdaniem jest to super sprawa, bo jednak od tej pory ja tak robię, nie mam problemu z tak zwanym zwichrowanym skrzydłem. A to jest bardzo duży plus, bo dawniej jednak jak tego się nie wykonywało, to te lotniki niektóre na wiosnę przy tych pierwszych oblotach lubiały to skrzydło zrywać, no i wiadomo, był problem, no nie? Tak. Przejdziemy sobie teraz do tematu gołębnika, no bo musimy powiedzieć, że ten gołębnik był inspiracją dla wielu hodowli, co zresztą widać po nawet materiałach nagrywanych i tak dalej, czy zdjęciach, jak hodowcy wstawiają. No robi wrażenie gołębnik i z zewnątrz, robi na mnie duże wrażenie w środku. Między innymi ze względu na to, że tutaj nie ma w ogóle żadnego pyłu, który by latał, nie widać gołym okiem nic, więc tu kwestia, powiedzmy, wentylacji i tak dalej też była widocznie w dobry sposób przemyślana, chciałbym to omówić, natomiast zacznę sobie dalej od tych rolet, one są tutaj, powiedzmy, po to, żeby samczykom robić tak zwany półmrok w sezonie lotowym. Dokładnie, tak. Mhm. W niedzielę wieczorem już tak po locie są na dół opuszczane i tak do wtorku około są delikatnie przyciemniane. Tu jest taka fajna atmosfera, robisz tak zielono w gołębniku i to jest taki cisza, spokój wtedy dla tych samców, one fajnie sobie wtedy odpoczywają i się regenerują. Czyli no początek tygodnia, ta regeneracja. Tak, tylko dosłownie niedziela, poniedziałek, góra, wtorek, zależy jeszcze jaki był lot, no nie? Ja był lot taki jakiś lekuteńki, tego to dosłownie nawet tego nie używam. Tylko wtedy jakby takie było troszkę ciężej, 500, 300, tam lot jakiś 300 jakaś ciężka, wtedy takie zapuszczam w dół i myślę, że jest to fajna sprawa. Tak, jeśli chodzi o wentylację, to jak ona jest tutaj rozwiązana, omówimy sobie trochę kwestii. Jeśli chodzi generalnie o gołębnik, bardzo szeroki korytarz. Mm. Można spokojnie z dwoma klatkami tutaj chodzić, nie ma problemu, żeby się obrócić. Trochę na temat tej wentylacji, gdybyś mógł powiedzieć, jak ona jest rozwiązana. No powiem tak, to podobnie jak i u gołębi młodych, tego tutaj nie było. To jest dopiero od kilku sezonów zrobione. Jednak stwierdziłem, że tej powietrza troszkę było mało w gołębniku. No i co? W sezonie jest tak robione, że tutaj są to wyzamykane, tylko powietrze wchodzi mi dosłownie tędyk, no i tędyk. Aha. Tak. A wcześniej wchodziło tylko tym na dole? Tylko wchodziło tym. A i jednak to troszkę było mało i dlatego tutaj dorobiłem tą wentylację dodatkowo. No, u góry się praktycznie nic nie zmieniło, tylko dołem jest taka przeróbka. I tak jest we wszystkich tych boksach, takie okienko właśnie z tą wentylacją, które wpuszcza powietrze, no i to dodatkowe. Bo tutaj mamy też siatkę, natomiast za siatką jest okno, więc tu powietrze nie wpada i to tak. Rozumiem, że jest okno na stałe, ono nie jest, nie ma możliwości otwierania go, nie tak, ma takiej tak, potrzeby. Tak. To jest rama bez futryny, także jest przytwierdzone na stałe. Jest dużo światła, no ale wiadomo, nie ma tego powietrza za bardzo, no bo tego okna się w ogóle nie da otworzyć. Tak. Dlatego musiałem coś innego wykombinować i zrobić mu dołu właśnie dodatkową wentylację. Jeśli by to okno było otwarte, to jednak tutaj by już był, mógłby być przeciąg, nie? No, mógłby tyle aż było. No tak, tak to teraz sobie reguluję fajnie tą zasuwką i myślę, że w tej chwili powietrze już jest, tyle tego powietrza jest, ile chciałem, no nie? Tak. I ono sobie ucieka tutaj już w korytarzu. Tak. Czyli jakby gołębnik, on jest pełny, ale też mamy przesuwki, też. Które są regulowane w sezonie, czy jak to wygląda? To jest tak, że jeśli na przykład wiatr gdzieś tam mocno wieje, no to wtedy to jest delikatnie przesuwane, jeszcze bardziej, no nie? No, ale tak to ogólnie jest w ten sposób, tak gdzieś około 500 metrów zostawiona taka szpara, no i to jest wystarczająco, no nie? Też widzimy tutaj w tle gąbeczkę, rozumiem, że jakieś olejki eteryczne i tak dalej no tak. Są stosowane. Aerozol jest w płynie często napuszczana, ta gąbka strzykawką i robi taki fajny zapach w gołębniku. Tak, i to normalnie, to rozumiem, cały sezon jakby jest. Tak, tak, tak. Dodatkowo jest zawsze raz w tygodniu uzupełniany ten płyn w tej gąbce i to jednak robi takie fajny zapach.
przejdziemy sobie dalej po gołębniku, pokażemy jak to wygląda, bo tutaj mamy pierwszy, w zasadzie ostatni przedział, bo widzę, że numery cel tak. Od końca, także weszliśmy od tyłu do gołębnika. Tak, tu jest do 64 celki jest, widzimy w celki wyzamykane te, w których nie ma partnerów. No, a tylko są czynne te celki, które po prostu mają być, które gołąbki na drugi sezon zostają na loty, no to mają celki otwarte. A dopiero za parę dni będzie zmiana, będzie rotacja i przyjdą tutaj gołębie młode, z gołębnika młodych i te celki będą wyzamykane, a będą otwierane celki te, które są teraz zamknięte. No i te młode samczyki będą miały zadanie sobie same dobierać, jak im będzie pasowało. No, jak widzimy, też mamy okno tutaj u góry. Wentylacyjne, każdy boks ma swoje okno i tak, i one są praktycznie cały rok otwarte non-stop, nie zamykam okien w ogóle, chyba że trafi się jakaś zadyma, śnieg mocny, no to wtedy syn tam jest troszkę mniejszy, odejmie na górę, tam wejdzie i tam wskoczy i wyzamyka mi te okienka, no nie, a tak to są otwarte cały rok. Radio tu widzę też za nami jest. Radio jest, muzykę im włączamy, żeby pogodę śledziły na bieżąco. Wiedziały jak się mają na lot szykować. Także muzyczka. No wiadomo, nieraz tu się przebywa na trochę czasu, no to przy sprzątaniu. Trochę czasu się przebywa też, musimy powiedzieć o fajnej sprawie, bo bardzo mi się to podoba. Mamy tutaj kamerę i tak. W zasadzie w każdym boksie jest kamera, także można te zimowe długie wieczory spędzać w ciepłej pokoju w no domu tak. I gołębie obserwować. No wiadomo jak to hodowcy mają różne tam tematy, no ja lubię patrzeć na ich zachowanie dużo czasu i no i wykorzystałem ten temat, że miałem taką możliwość i zainstalowałem sobie w tych czterech boksach, no i w te zimne wieczory właśnie zimowe, no to tak sobie nieraz włączę monitoring, sobie patrzę, co to wyprawiają, jak tam się w tych swoich celach ustawiają te samczyki i co się dzieje, także taki podgląd. No fajna, ale, fajna sprawa. No. Tak, to super sprawa, ale no. W czasie sezonu też korzystasz z tego, na przykład, żeby ocenić, jak one się zachowują. No też. Czy są w dobrej dyspozycji, czy odpoczywają, czy są nerwowe? No widzę, no niektóre rozrabiaków się wyłapuje, no nie? Niektóre samczyki. Tam był taki temat, że nieraz, żem się zastanawiał, bo mi tam samiec jeden wytłukł jajka, no nie byłem pewny, który, no to sobie tam cofnąłem na taśmie, no i się okazało, który to taki był rozrabiaka. To ja nie wiem, rozrabiaka. Czy one są tak zadowolone z tych kamer. No nie są. No, zgodę podpisały, rodomał. Przejdziemy sobie do kolejnego, tak, tutaj mamy zielony, każdy przedział inny kolor. Tak. Każdy przedział inny kolor, dawniej kolory były mieszane, ale jakoś tak po prostu stwierdziłem, że spróbuję w ten sposób i wszystkie boksy są w innych kolorach. Czy to w czymś pomaga? No nie jestem pewny, przekonany, no ale widać, że jednak się pilnują się tych swoich boksów, tego gołębie, czyli... No ale jakby nie było tych kolorów, to myślę, że też. Te boksy są wszystkie jednakowe, oczywiście pod jeden deseń robione, ale jakoś tam nie zauważyłem, żeby jakieś tam pomyłki były między boksami przechodziły czy coś, także... A jeszcze o jedną sprawę chciałbym zapytać. Samce lotowe, one w sezonie lotowym, bo mają dostęp do woliery normalnie w ciągu dnia? Woliera jest otwarta praktycznie cały rok, ale prawda jest taka, że gołębie, dorosłe samczyki to jednak się skupiają na celi bardziej i pilują tych cel, no nie? Wyjdą nieraz tam na wolierkę, ale to na chwilkę dosłownie zaraz wracają do gołębnika, no bo jednak się boją, że tam spadnie im kolega po sąsiedzku i zacznie tą celkę obejmować. Także wolierki są tylko... Przywiązane są do tych celi. Przywiązane są, tak? I wolierki są tylko wyłącznie praktycznie do kąpieli, no bo często gołębie są kąpane, a w gołębniku wiadomo możliwości takie by nie było. Także woliera jest kapitalna sprawa. Właśnie w tym kierunku, nie? A chciałbym zapytać, czy gołębia można jakoś nauczyć tego przywiązania do celi, czy on sam z siebie musi mieć taki charakter? Bo różne są gołębie, niektóre pilnują naprawdę cały czas, a z niektórymi jest problem, że te gołębie często chodzą po gołębniku, gdzieś uciekają, czy na wolierę, on jest nerwowy. I czy to kwestia, powiedzmy, możemy sobie jakoś z tym poradzić, czy... Znaczy, wiesz co, szczerze powiedziawszy, to u mnie jest tak samo akurat, no nie? No nie mam tak, że nie będę mówił, że wszystkie siedzą jak żołnierze w tych celkach i tych celek pilnują, no nie? No to jednak charakter gołębia, charakter jest różnica, no niektórego tam nie da się ręki włożyć, a niektóry praktycznie rękę włożysz i on nie reaguje, albo ucieka nawet, no nie? I jako tako na tym tematem nigdy nie pracowałem jakoś dodatkowo, tylko po prostu zostawiam im ten temat,
no, luźne, no jak chcą, no nie? Wiem. No. Czyli one mają po prostu dowolność wyboru. No natomiast tak. Czy na przykład widać różnicę w trakcie już sezonu lotowego, porównując na przykład samca takiego, który tej celi pilnuje mniej, gdzieś jest płochliwy i tak dalej, w porównaniu do takiego, który, dla którego ta cela to jest po prostu, on mógłby tylko mieć tą celę, nic więcej, nie? To też są takie. Są takie. Miałem takiego samczyka, tutaj jednego nawet miał 3 cele zajęte. No akurat ten samczyk zginął, no ale na przykład przez kilka sezonów bardzo fajnie mi leciał i miał aż 3 cele, no nie? I myślę, że to była dodatkowa mobilizacja dla niego. No ale niestety już go nie ma, no nie? No, ale ogólnie myślę, że to przywiązanie jest fajna sprawa. Jeśli głębi tak celkę pilnują, to jednak czuć, że ten gołąb będzie miał ten ciąg później, tak, do tego gołębnika. Bo ja właśnie ostatnio, nawet będąc u Piotrka Musika, zaobserwowałem taką sprawę, bo sam u siebie miałem ten problem, że często właśnie te gołębie gdzieś uciekały i tak dalej. On robił to w ten sposób, że samce spędzały na przykład noc u samic w gębniku. I one później, jak w ciągu dnia wróciły, to on mówi, że po prostu cały czas te cele ich tylko interesowały. No. To był jakby jakiś taki sposób, żeby ich do tych cel zmobilizować. No, na pewno. Myślę, że jeśli tak postępuje gościu, że je puszcza do gębnika samic, to no na pewno one później ten ciąg mają jeszcze większy, bo jednak z tej celki nie widziały ileś tam godzin. No, myślę, że fajny sposób. No. To tak się chciałem podzielić po prostu swoją obserwacją, bardzo fajnie. Myślałem nad tym tematem właśnie i myślę, że jest to powiedzmy jakiś dodatkowy element, który ktoś może sobie wykorzysta po prostu. No tak, dlatego te filmiki poniekąd kręcimy, żeby te hodowle poznawać i widzieć, kto co tam wiadomo u siebie. Chodzi czasem o takie małe niuanse, prawda? No, bo w gołębiach, no... Bardzo ważne. Takie niuanse to są naprawdę bardzo ważne. Dużo ludzi takich szczegółów nie przywiązuje żadnej roli, ale jednak... jest to bardzo, bardzo, bardzo ważne. I teraz chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie w gołębniku. Przejdziemy sobie później jeszcze tam przed gołębnik, będziemy rozmawiać już. Natomiast o tych niuansach, bo też to taki temat, który gdzieś tam w głowie sobie przerabiam. Jeśli chodzi o podłogę na korytarzu, tu jest pełna podłoga. W wielu gołębnikach jest róż na korytarzu, róż w gołębniku, wszędzie jest róż, tu jest podłoga. Rozumiem, że to jest ważna kwestia jakby, bo i u młodych, i u dorosłych ta podłoga jest pełna, czyli to jest istotne, żeby one tutaj jadły. Powiem i tak, tak dalej. Rozumiem, jakieś zachęty na przykład po przylocie można tu rzucić, nie trzeba. No tak, 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 dokładnie tak jak mówisz. U mnie jest ten sposób to robione, że w tej chwili na okresy jesienno-zimowy są w wszystkich boksach, wiadomo, karmniki i tam gołębie sobie jedzą. Ale w lotach w czasie sezonu mają na korytarzu ustawione wszystkie karmniki i wtedy ja widzę dokładnie, jak mi się gołębie zachowują, nie? Bo wiadomo, jakby w boksach siedziały, no to wtedy tego dostępu nie będę miał tam do nich, nie będę chodzić co chwilę, zaglądał, nie będę je stresowo przeganiał, tylko po prostu na korytarzu są jesienne, na wylocie i widzę na całej długości, jak gołębie zachowują, jak jedzą, jaki mają apetyt, no nie? I podobnie jest to u gołębi młodych, że u gołębi młodych dodatkowo jeszcze gołębie są karmione w tym przedsionku, w korytarzu, gdzie jest podłoga, z ręki, no nie? Ale sypię gołębie, karmę z ręki na płytę, one jedzą ko mnie, siedzą ko mnie, taką więź tych młodych gołębi się fajnie wtedy klaruje, no nie? Te gołębie blisko podchodzą, chodzą koło nóg, sznurówki tam tego, no nie? I także takie są bardziej przywiązane tego hodowcy. Także myślę, że wydaje, że to jest też temat ważny. No i ja akurat, jak gołębnik budowałem, od razu chciałem mieć podłogę. Ta podłoga jest tutaj sprzątana 2 razy dziennie, no w tej chwili oczywiście, no nie, no bo nie ma takiej potrzeby. Ale w sezonie jest sprzątana jeszcze 2 razy dziennie. Skończony jest obrót, gołębie wchodzą, wtedy gołębia jest szpajelką przejechana, wyczyszczona i wtedy... Przed posiłkiem. Przed posiłkiem, tak. W trakcie obrotu zawsze gołębniki są sprzątane codziennie. No. Także podłoga musi być czysta, wiadomo, jak chcemy, żeby gołębie jadły i z karmnika, i jedzenie pobierały na podłodze, no to staramy się, żeby tego kału było jak najmniej, no nie? Tak. Wiadomo. Także przejdziemy sobie teraz przed gołębnik i już porozmawiamy sobie typowo o tych lotach gołębi młodych, jak to wyglądało w sezonie. Chyba, że jeszcze jedno, tak może, bo mam taki temacik, jeszcze może pokażemy u samiczek, jak jest tam w gołębniku, bo tam jest fajna sprawa. Myślę, że to dużo hodowców, ja to oczywiście mówiłem na moich filmikach, ale myślę, że jeszcze pokażemy. Tutaj mamy przeniosanie, zapalimy sobie światło. Tak, tutaj są samiczki. Okay. Trochę będzie może ciemna. Nie, dobrze. Tutaj są w tej chwili samiczki rozpłodowe w tej chwili. Akurat teraz siedzą w tym gołębniku, bo tak robię takie przejście. Docelowo, no nie? To jest gołębnik w dół. To jest gołębnik w dół. Widzimy, każde samiczki są
na, no ugamik jest na siodełka, dzielony tą płytą i ta płyta to jest moje, jest kapitalna sprawa, bo te samice między sobą tak się nie widzą. One w ogóle się nie widzą. W ogóle się nie widzą, tak, także na podłodze praktycznie mi też nie siedzą w sezonie, tylko siedzą na swoich siodełkach. W tych dwóch boksach, bo jest takie dwa boksy jednakowe. I tutaj tylko śpią dosłownie i jedzą, no nie? A tak to cały ten dzień przebywają na wolierach. Na wolierach. I na wolierach jest ruszt i dużo jest słońca, dużo jest powietrza i tego ja mnie naprawdę na tych wolierach się fajnie dzięki temu zachowują. Tak jak mówiłem, nie łączą się w ogóle w pary samice, co jest bardzo, wiem, istotne, że temat istotny i hodowcy mają z tym problemy nagminnie, bo mi się pytają, jak ja to robię, że mi się w ogóle w parę nie łączą. No to właśnie dzisiaj my to umówili, no. Głębie siedzą długo razem w parach i później siedzą cały tenki dzień na wolierach. Na wolierach, plus nawet jeśli przebywają tutaj, no to jest jeszcze dodatkowe zabezpieczenie przed tym parowaniem, że no one się nie widzą, bo ta deska jednak, jednak ona sporo wystaje poza siodełko, nie? Dokładnie. Zjedzą sobie na siodełka, światło gasimy i wtedy już do rana praktycznie się nie widzą. Tak, tutaj widzę też na końcu gołębnika jeszcze taki dla tych, które by się chciały parować, natomiast było to. Jest, bo był kiedyś problem, teraz się ten problem już nie pojawia. Dokładnie, także dokładnie. Jest... Tam samiczki takie, które się lubiały, tam łączy między sobą, to by za karę. Czyli różnych jakby rzeczy trzeba było wypróbować, żeby dojść do tego momentu, w którym teraz jesteśmy, tak? No tak, w tej chwili szafa stoi niepotrzebna. Pusta, niepotrzebna. No właśnie. No, ale w razie czego jest, nie demontowałem, no bo wiadomo. Jeszcze może się przydać, chociaż myślę, że raczej w tym kierunku zmiany już nie będzie. To jest taki przecioneczek. Jest ludweczka oczywiście, bo to podstawa w gołębniku, to jednak preparaty niektóre muszą być trzymane w chłodzie, żeby nie traciły na wartości. Jest tutaj skrzynia. A, czyli tutaj jest u mnie wszystkie są, tak. To jest też fajna sprawa, bo jest pewność, że nic no nie złapią te karmy żadnej wilgocie, nic, bo jednak jest skrzynia z płyty i każda karma jest we workach. Tak. Także mam pewność, że nic tu się nie dostanie do tej karmy i jest karma fajnie zabezpieczona, przykrywana. No tak to wygląda. Także teraz przechodzimy sobie do tematu, który najbardziej wszystkich interesuje, praktyka lotowa. Skupimy się na gołębiach młodych, tak jak wspominaliśmy wcześniej. Chciałbym omówić od podstaw ten moment, w którym gołębie są odkładane do gołębnika swojego już tego lotowego od rodziców. Jak tutaj wygląda ten etap, jeśli chodzi o szczepienia, karmienia i tak dalej. No, czyli tak, no tradycyjnie praktycznie jak u wszystkich chyba, no mutki są przekładane w takim wieku jak trzeba, czyli jak już zaczynają u mnie same jeść. Ja mutki pierwszy rzucam je na podłogę w gołębniku rozpodowym, tam stopniowo uczą się już same jeść, same pić i wtedy wszystkie biorę do gołębnika. Młody przenoszę, w gołębniku młodych zawsze podłoga jest u mnie w tym okresie wyścielona słomą, na to już tak kładę papier, na sobie mutki sobie siedzą. Pojniki z piciem mają zawsze tak fajnie wolno stojące, czyli takie bez przykrywki, żeby miały dostęp cały czas do picia, bo to jest bardzo ważne w tym okresie, żeby jednak młode gołębie nauczyły się szybko pić, no nie? No i około i wtedy też przy przenoszeniu wszystkie gołąbki zakrapiam kropelkami U200 na pióro jadę. Każdemu gołąbkowi daję tabletkę TKK, już od kilku lat to stosuję, na rzęsiska. I co? I dostaję znacznik na nóżkę i około 2 tygodni sobie siedzą tylko w gołębniku. Tylko w gołębniku, nie puszczam w ogóle ich na wolierę. Po prostu chcę, żeby ten klimat gołębnika tak fajnie sobie poznały. Dopiero po jakimś czasie otwieram im wolierkę, puszczam je na wolierę, jak już same umią pić, same umią jeść. I wtedy przebywają już na tej wolierze około znowu 2 tygodni i około po 4 tygodnia w sumie są dopiero wypuszczane na zewnątrz. I wtedy robię takie pierwsze wyjścia na zewnątrz po około 3-4 tygodniach, ta w sumie od przeniesienia na gołębnik. Mhm. I wtedy mają, tak jak mówiłem wcześniej na filmie, taki luźny jakby obrót, uczą się latać. Są puszczane w tych godzinach, co mówiłem wcześniej, tam na parę godzin dziennie. No i tak to się zaczyna u mnie to postępowanie. Tak, jeśli chodzi o to przyciemnianie, to w gołębniku sobie już tłumaczyliśmy, jak ten proces wygląda, więc nie będziemy teraz tutaj. Ale nie wspomniałem, że na przykład nie przyciemniam gołębi od razu, no nie? Mhm. No bo jednak ważne jest, żeby przynajmniej ja tak sądzę, no nie? Tak sam doszedłem do takiego wniosku, że chcę, żeby się same nauczyły fajnie jeść, zaklimatyzowały w tym gołębniku
I dopiero wtedy po jakichś około 2 tygodniach gojemniki są zaciemniane. Nie tak, że od razu, tylko po około 2 tygodniach. Czyli żeby jeszcze eliminować ten stres dodatkowy, który by był. No tak, chcę, żeby po prostu się fajnie do gojemnika przyczaiły. Mhm. Tego nowego, nie? Po oddzieleniu od rodziców. Tak, no one w zasadzie i karmę mają taką samą jak przy rodzicach praktycznie, nie? Te tak. Pierwsze dni. Też, mają też. Pełen relaks, siedzą sobie w gojemniku, ani oblotów, ani nic nie ma, także... Tak, no spokojniutkie. Staram się też, jak mówiłem, karmić w korytarzu, z ręki gołębie przechodzą do mnie. Także już są takie... od tych pierwszych dni odstawienia? No w sumie tak może nie od razu, bo to wiadomo, ci nie przyjdą takie tak, małe tak. Od razu, nie, ale tak około miesiąca już później, aha. Później już tak do mnie się przychodzą. Tak. A jeśli chodzi później, powiedzmy o ten etap, no kiedy w ogóle zaczyna się takie większe zainteresowanie tymi młodymi, bo kiedy są loty starych, dorosłych, no to wiadomo, musimy tego czasu sporo poświęcić dla dorosłych. Te młode, nie mówię, że im nie poświęcamy czasu, natomiast na pewno dużo mniej. Kiedy rozpoczyna się ten etap taki, gdzie już zaczynamy zastanawiać się, jak je dobrze przygotować do sezonu, kiedy te przygotowania rozpocząć? Treningi i tak dalej, ja takie myślę, bardziej intensywne. Ja myślę tak, że dużo hodowców robi błąd, że na przykład gołębie młode zbyt wcześnie właśnie szykuje. Tam patrzę oczywiście na te nasze popularne Facebooki. I widzę, że już niektórzy wywózki robią treningi nawet i około chyba czerwca, lipca. Dla mnie to jest jakieś nieporozumienie. Ja dopiero zaczynam robić wywózki wtedy, ja widzę, że gołębie kapitalnie koło domu latają. Aha. Dopiero wtedy. Jeśli gołębie mi słabo latają, no to nigdzie z nimi nie jadę. I dużo hodowców właśnie robi ten błąd, że z takimi gołębkami mało rozlatanymi jedzie na te wywózki i później słyszysz, że z wywózek brakuje dużo gołębi. No właśnie. No ja już parę lat tego tematu nie mam, ani nie mam tematu z gołębkami, żeby odchodziły, no nie? Także ja dopiero treningi, wywózki zaczynam, jak się kończy ostatni lot konkursowy gołębi dorosłych i dopiero wtedy stopniowo, ale to naprawdę stopniowo, bardzo przemyślanym sposobem, przynajmniej u mnie, tam mi się wydaje, to robię. Także ja pierwsze na wypuszczanie, pierwszy około jeden raz robię, że w klatki w ogóle łapię, siedzą gołąbki mi na gołębniku w klatkach całą noc, później za 2 dni znowu łapię w klatki, znowu wkładam je do kabinki. Aha. I znowu przebywają w kabinki całą noc, no i puszczam je sprzed gołębnika dosłownie, no nie? Także no, mają tylko to zadanie, że mają się przyzwyczaić do kabinki i do koszy. Nie? I do kosza. No i tak stopniowo, coraz to dalej, za 2-3 dni znowu na przykład jadę już z nimi. Jadę z nimi, ale na odległość około 2 km. Puszczam z takiej bardzo bliskiej odległości, to one na dom nadlatują. Praktycznie dom widzą, no nie? Po wypuszczeniu. No już wtedy się zaczyna pomału robić dyscyplina na temat wchodzenia, no nie? Gołębi. Stopniowo to już wtedy staram się je uczyć, żeby po prostu nie zwlekały już na dachu na to siedzenie. I znowu później za jakieś 2-3 dni jadę znowu na jakieś około 10 km. Aha. Ale wtedy już stopniowo ja przynajmniej robię tak, że mam taką zasadę, że puszczam gołębki paczkami, nie? Aha, nie puszczam gołębi razem, tylko puszczam po prostu po... Ja miałem te około 90 sztuk, no to w tej paczce miałem po około 10 sztuk, w tym jedna samiczka ta roczna, co mówiłem, w tej jednej paczce, każdej jednej paczce. No, no, no. I tak puszczam co około 5 minut. Paczka po paczce, paczka po paczce. I takich treningów robię około 5-6 razy. I też puszczam cały czas właśnie po paczce. Nie chcę, żeby mi gołębie wracały całą bandą naraz. No bo już miałem taką nauczkę kiedy, że puszczałem całą paczkę naraz, to nie było gołębi na 3 godziny. No i po 3 godzinach, często się tak zdarza. 3 godziny gołębi przyleciały. Nawet fajne było to, bo przyjechałem do domu, wiadomo, przed nimi. Gołębi nie ma, chodzę do gołębnika, a siedzą tylko te 8 samic. Aha. Te 8 samic rocznych, one się potrafiły w jakiś sposób od tego sala się oderwać i przyjechać do domu, a gołębi nie ma, no nie? No i minęło 3 godziny, wiadomo, stres, nerwówka, no i całe stado przyleciało, także konkretnie gdzie sobie teren zwiedzały, nie? No i od tej pory, tak jak mówię, tego już nie robię i teraz dopóki mi gołębie nie wracają przede mną, no to puszczam je cały czas paczkami, no nie? No i później już około 8 treningu, to już tak jadę na około 60 km, 70 i wtedy puszczam już całą ekipę naraz. I wtedy praktycznie mi się nie trafiło jeszcze, żebym ja był przed nimi w domu, nie? Także ja przyjadę do domu, one w domu siedzą już nawet najedzone, napite, także robią już dużą przewagę. I wtedy mam już pewność, że mogę wtedy już gołębie do kabiny wkładać, nie? A inaczej do kabiny gołębie by nie szły, jeśli koło domu by mi tak super nie latały. No właśnie, sam fakt nawet jak mówiłeś o tej wywózce, że 3 godziny, a przyszły grupą.
Tak. Czyli one już musiały dobrze trenować koło domu, skoro wszystkie razem wytrzymały tyle czasu w powietrzu, nie? No tak, ale to robiłem, mówię, dwa lata temu, trzy lata temu ten temat. W tej chwili od tego tematu odchodzę. Myślę, że włożenie tak paczkami jest zdecydowanie lepsze. Nie ma tego stresu nawet dla hodowcy, żeby tyle godzin gołębi nie było w domu, no nie? Bo jednak... Właśnie, właśnie też na ten temat wypuszczania paczkami rozmawialiśmy sobie kiedyś z panem Zbyszkiem Kukułką. I on właśnie mówił, że on specjalnie puszcza paczkami, tylko robi to w ten sposób, że wypuszcza pierwszą paczkę, jak widzi, że one odlatują, to kolejną, żeby jakby one jedne drugich ścigały, nie? No też fajny sposób, no. Tak, no i też nie mówiłem, też robię indywidualne jedną wywózkę, nie? A też? Poświęcam to już... dystansu? Około 60 km w linii prostej do mnie, także poświęcam tam te 4 godziny czy ileś i puszczam po jednym, po dwie sztuki, nie? I dopiero jak mi gołąb ginie, puszczam następnego, następnego. Myślę, że to jest też trochę schodzi, nie? Super sprawa na orientację, no i myślę, że gołębie wtedy już są tak wyselekcjonowane, że można spis wtedy już robić, do oddziału zgłosić, nie? No, no właśnie. A jeśli chodzi teraz, powiedzmy, o ten etap, kiedy zmienia się karma z tej rozpłodowej na karmę już taką, powiedzmy, która będzie stricte w lotach, i czy ten etap, powiedzmy, on jest w jakiś sposób rozkładany, czy od razu ta karma z dnia na dzień jest inna na przykład? No nie. Od tego momentu, jak kończę właśnie zaciemnianie, to już wtedy stopniowo karma jest zmieniana i wtedy przechodzę bardziej na karmę już lekkostrawne. Ja stosuję karmę lekkostrawną Vandenabelle z Bayersa i stosuję karmę Jerry Plus. I w tej chwili, w tym momencie już przez około, stopniowo przez około 2 tygodnie jest procentowo ujmowana karma gruba, dokładana karma lekkostrawna. No i tak to się odbywa, że... zmiany karmy to jest, powiedzmy, tam w ciągu 2 tygodni gdzieś. Około 2 tygodnie na pewno, tak, tak, tak. Czyli bez takich drastycznych jakichś zmian. No myślę, że no, raczej to niepotrzebne byłoby, bo one nawet te karmy nie znają ogólnie, no nie? Bo wcześniej nie dostawały, także... Także to może by, no nie, może by to już się nie skończyło, no nie, ale myślę, że niepotrzebny temat, żeby tak nie szybko, raptownie zmieniać ten temat. Tak, a jeśli chodzi już o ostatni tydzień, kiedy zbliżamy się do tego lotu, powiedzmy, te wywózki wtedy stają się jeszcze bardziej, powiedzmy, jeszcze ich jest więcej. Czy jak wygląda ten ostatni tydzień przed pierwszym lotem i później kolejny lot w sezonie? Ile razy w ogóle te gołębie w ciągu tygodnia są na treningu, z jakiej odległości? I jak w ogóle podchodzisz właśnie do tematu tych wywózek? Czy one muszą być na przykład dalekie odległości, żeby one dały z siebie, czy jak to wygląda? Znaczy tak, na te 8 wywózka przed sezonem kończę, więcej wywózek nie robię, myślę, że to, przynajmniej ja myślę, że to nie ma najmniejszego sensu, skoro gołębie koło domu super latają, bo dla nich latanie koło domu godzinę, a powrót z 50 km w 40 minutach to jest, mi się wydaje, sporo bardziej intensywne latanie niż to koło gołębnika. I na tym kończę, a później na tygodniu robię wywózkę 2 razy w tygodniu, robię koło wtorku i robię koło czwartku. Zawsze robię w godzinach rannych, ale nie za wcześno, no bo jednak w pracy jestem. I tak dopiero wywózki robię około godziny 8, około 9, to nieraz już jest nawet i bardzo gorąco. No ale myślę, że w niczym to nie przeszkadza, no nie? Nawet 2 wywózki na tygodniu, no i tyle. Odległość jest około zawsze taka sama praktycznie. Zawsze wywożę w takie swoje miejsce ulubione, które tam mam. Wiem, że jest po prostu fajne miejsce, bezpieczne. Nie ma drzew, nie ma linek, nie ma nic, także gębie fajnie odchodzą na górce. Odległość jest około 50 km w linii prostej. I taki trening powtarzam im raz w tygodniu z tego samego miejsca. Te gołębie praktycznie lecą już wtedy na pamięć. Oczywiście też w kierunku lotów jest ten kierunek tej wywózki robiony, no nie? No. Tak, zanim sobie jeszcze przejdziemy do tematu karmy, dodawki i tak dalej, jak to wygląda, to chciałbym jeszcze zapytać o te takie największe problemy, powiedzmy, gołębi młodych, największe problemy, które się przewijają, czyli jak radzisz sobie z adeno i z ostatnio dosyć popularnym, powiedzmy, w sumie ciężko to nazwać, na przykład, natomiast to na przykład to łzawiące oko. Tutaj te problemy się przewijają. Trochę rozmawialiśmy o tym temacie tego łzawiącego oka, mykoplazmy, nie wiadomo jak to nazwać do końca, w gołębniku odnośnie tej wentylacji, która wtedy była, nie? Tak, tak, tak. A w tym roku ten problem się pojawiał, czy był spokój? W tym roku się udało bez tego problemu. Myślę, tak jak mówiłem wcześniej, że ta wentylacja ten temat pomogła. Co do adeno, no to powiem tak, że
Już trzeci rok Adena u mnie nie ma jako tako, praktycznie w ogóle. Myślę, że mam taki sposób swój wypraktykowany, że ja na przykład przede wszystkim trzeba dobrze głębiej obserwować, wiedzieć co się dzieje. Przy pierwszych takich objawach, że coś tam na przykład głębiej gdzieś wymiotuje, ja od razu w loty zamykam głębnik, zamykam, robię taką głodówkę praktycznie jednodniową, praktycznie w ogóle głębiej nie zaczynają jeść. I co? I one są przegłodzone. Żadnej jako tako chemii wtedy też nie daję, żadnych tam preparatów takich. Staram się, żeby to po prostu ten apetyt głębią wrócić, skoro widzę, że coś jest nie tak z nimi, no nie? No, ale tak jak mówiłem, no udaje to się w ten sposób, że na pewno nie karmię tak mocno. Głębi nie stresuję bez potrzeby. Tak jak mówiłem wcześniej, tym postępowaniem moim z tymi głębiami, że po prostu one są takie spokojne, nienerwowe, nie są stresowane i są odpowiednio karmione, czyli karmione są karmą później już naprawdę bardzo lekkostrawną i nie są karmione mocno przede wszystkim, dużo jedzenia, tylko taka dawka jest ilościowo dawana, żeby te gołębie, no nie tak, że może były głodne, ale żeby po prostu nie były za bardzo najedzone do pełna, ile one chcą, no nie? Nawet tak kiedy spróbowałem takiego tematu, byłem tak ciekawy, ile tak mniej więcej ja to daję tej karmy i tak sobie ją przeważyłem, no nie? No i faktycznie wyszło mi tak, ty koledzy sugerowali, że około 20 deko na... No tak. No. Na gołąbka, no nie? No i także u mnie to też sobie chodziło, że taka dawka tego jedzenia idzie. No i... No i co? Coś miałem mówić odnośnie... No i też no szczepię na pewno, no to szczepienie też zrobiło myślę swoją robotę. Trzeci rok szczepię tą szczepionką na adeno. Szczepię w sumie tak. Szczepię gąbki po około 3 tygodniach szczepionką PH. No nie, ta PH szczepionka to ona jest na paromyksewirozę, no nie? Tak. No a później szczepię tą szczepionką RP. No, ja to robię tak. Wiem, że zalecane jest, żeby szczepić tą samą szczepionką po tą samą, nie? Ale ja szczepiłem w tym roku, tak jak mówię, pierw PH, później RP, to na adeno i później gąbki szczepiłem jeszcze raz na mykoplazmozę, mykosalmowirem szczepiłem. Także ja szczepiłem aż 3 razy. Zaryzykowałem, w tamtym roku tak nigdy jeszcze tego nie robiłem, w tym roku zaryzykowałem, zaszczepiłem je 3 razy. No i gąbki nie miały ani mykoplazmozy, ani nie miały adeno. No i zdrowie były super, dzięki temu też może i utrzymywane, no nie, tak mi się wydaje. No i później jeszcze jedno szczepienie było na ospę, no nie. Oczywiście właśnie, tradycyjnie na ospę co roku szczepię, ja akurat wcieram szczepionkę w nogę. I to szczepienie moim zdaniem jest od X lat już podstawa, jednego roku tego nie zrobiłem i później bardzo żałowałem, bo jednak się ospa pokazała i te gąbki jednak były już słabsze i to już nie było to. Także szczepienia moim zdaniem bardzo ważne, na pewno dalej to będę kontynuował. No. Tak, a jeśli chodzi o suplementację, ale jeszcze przed sezonem lotowym, chodzi mi od tego momentu, kiedy one są odkładane i tak dalej, do momentu powiedzmy tam na 2 tygodnie czy tydzień przed lotami, jeśli chodzi o taką suplementację, one generalnie tych suplementów dostają dużo, czy jak do tego podchodzisz właśnie tematu? Bo kiedyś, karmę tu mamy mocną, nie? No, kiedyś, dawniej jak się lotowało, no to wiadomo, moda była na te produkty, na takie duże dawkowanie według rozpiski, że tego dnia to, tego dnia to, tego tyle. Z firm różnych, katalogi, wiadomo, kolorowe, no to wszystko ludzi do tej pory to podnieca. No, ale pomału z czasem doszedłem do wniosku, że to jednak się mijało kompletnie z celem. Już od jakiegoś czasu staram się stosować jak najmniej produktów. I staram się iść bardziej w naturę, no nie? Stosuję ten macerat. Dobrze mówię, macerat, tak. To mi się wydaje bardzo sprawa. Stosuję tą nalewkę na spirytusie. No jak to się mówi? Orzechówkę jaką? Nie, no ten... Propolis. Propolis, kurde, wyleciało z głowy. Myślałem, że... propolis stosuję i to jest u mnie robione na bimberku. No nie, takim procentowym, wyższym. Myślę, że to też fajna sprawa, zawsze to po locie podaję. Żel oksygen stosuję. No i na drogi oddechowe, jak mówiłem ci tam wcześniej, lisokur z Kometa stosuję i te kropelki. Lisokur, ale to też są i krople. Tak. I jest też do picia, do wody normalnie można tak, dać. Tak, jest butelce litrowej do picia, ja to daję 2 razy w tygodniu. Mi się wydaje, że bardzo fajny preparat, bardzo chętnie go pobierają.
Co jeszcze dajemy tam ogólnie? No na Denon daję Stomben Medic produkt. Aha. Także ja tylko właśnie tam nie powiedziałem wtedy. Ja tylko się coś pokażę, coś się chce dziać niby, no nie tak mi się wydaje na moje obserwacje, to wtedy bardzo szybko to działam i daję ten Stomben Medic i daję, to nie jest antybiotyk, to jest naturalny temat, tak. No nie? Ale to ten adenostop? Adenostop, tak. No jego trochę zielonkawy. Tak, tak. No, jego podaję około 7 dni. I dopiero wtedy ja widzę, że wszystko już jest ok, dopiero głębie są wypuszczane, nie? No, na dachodnowa. Ja mówię nalewkę, mówię orzechówka, no, bo orzechówka. Mówię może na adeno, cały czas mam w głowie. No, różne są. Propolis, czyli propolis, tak. Generalnie takie podstawowe rzeczy tam od czasu do czasu dostają, a jeśli się pojawi jakiś problem, to powiedzmy ten produkt Adenostop na przykład tylko kilka dni, czyli no bo tu jest... Jednak ziołowy, nie? I też to dawałem zawsze po locie. Pierwsze loty, jak mi gąbki wracały, to miały to pierwsze picie od razu, może bezpośrednio. Może teraz przejdziemy sobie, żeby omówić taki tydzień, jak on mniej więcej wyglądał. Czyli powiedzmy, przylatują gołębie z lotu. Co na nie czeka? Czy w ogóle karma, powiedzmy, jest dostępna w takiej ilości, jakie one chcą? Mogą sobie przebierać? Czy jak to wygląda? No ja akurat od razu po przylocie daję karmę lekostrawną. Tak samo, do tego dietę zwykłą, nie mają na pewno wyładowane karmiki do oporu czy coś takiego, tylko po prostu jest taka dawka około, żeby te pierwsze, które przelatują głębie, a siadały statkiem wiadomo, no to żeby się nie najadły dosyta od razu, po prostu żeby delikatnie znowu były dalej głodne. I wtedy jest karma mieszana właśnie z propolisem, no i do wody jest ten adenostop, tak robię przez dwa loty, albo trzy około, dwa albo trzy loty bym tak robił, a później już dawałem adenostop na tygodniu na karmę jeszcze raz, około środy, no nie? I z karmą mieszałem. One to bardzo nie piją tego gołębie, także też nie chciałem, żeby je za długo trzymać na tym właśnie produkcie i dlatego po około 2-3 godzinach im to wymieniałem, dawałem im wtedy wodę już z tuliaminem, no nie? Tuliamin, tak. Tuliamin to jest u mnie stosowany praktycznie od chyba 15 lat. I to jest taki u mnie podstawowy produkt, no nie, który ja stosuję, tak. Tak bardzo dużo i ogólnie przed lotami też go daję, przed koszowaniem, na tygodniu też daję i też napierzenie daję teraz, w tym momencie, także... Czyli i powiedzmy w sezonie lotowym on jest i powiedzmy po locie i jeszcze przed lotem też się pojawia? Też daję, w czwartki daję na przykład. I młode tak samo? Jakby młode tak samo, tak, podobnie jak dorosłe. No. Czyli powiedzmy mamy w niedzielę ten przylot, a rozumiem, że to adenostop, on jest podawany do pojemnika sam w tych pierwszych, bez żadnego elektrolitu, bez niczego, czy... Sam jest podawany, tak, około 2-3 godziny jest podane i później jest zmiana właśnie na tuliamin, no nie? No i tuliamin też mieszam nieraz z probakiem 1000 jeszcze dodatkowo. Czyli powiedzmy karmę one troszkę sobie pojedzą, no ale tak też, żeby się nie doładowały do oporu. Tak. To wieczorne karmienie wtedy jak wygląda? One już mają zjeść dobrze? Czy... Znaczy ja karmię później jeszcze raz. Karmię jeszcze raz koło godziny 13. Aha. I też dostają taką dawkę, znowu z pół dawki dosłownie. I też karmę znowu też lekkostrawną. A dopiero później wieczorem karmienie idzie ostatnie. I wtedy karmia już jest taka bardziej energetyczna, można powiedzieć. Aha. Karmię karmą taką Energy Plus, chyba to jest z Bayersa, no nie? No. I tą karmę mieszam właśnie ze super dietą. Ostropes plamistyjsze idzie, właśnie zapomniałem powiedzieć. Też to pierwsze karmienie, które u mnie jest po przylocie, no nie, to jest karma ta właśnie lekkostrawna plus ostropes plamisty, około 30% jest tej karmy. Aż tyle, tak. Ja to tak stosuję już kilka lat, no nie. Czyli żeby tutaj zadbać o te, powiedzmy, o tą wątrobę i tak dalej. I też to karmienie w tych etapach, ono ma powodować, żeby ten gołąb po prostu jakby nie najadł się na zapas. I nie miał problemu ze strawieniem tego, bo jednak ten organizm wtedy będzie się gorzej regenerował. No dokładnie, właśnie po to tak się stosuje, żeby nie było takiego obżwarstwa, tylko po prostu na ratami delikatnie dokarmiane. Małą łyżką po prostu. Małą łyżką, dosłownie tak. I tak samo robię na tygodniu, też robię podobnie, że karmię dwa razy, ale obserwuję zawsze. Te 20 deko to nie jest tak powiedziane, że jest taki sztywny temat, no nie? No bo nieraz właśnie zauważam, że na przykład temperatura troszkę spadnie, bo te gębie wtedy potrzebują delikatnie tej karmy więcej, bo tam nie będę mówił, że drugie tyle, coś tego dosłownie no parę garści nieraz wystarczy, żeby jednak dać, jednak im, bo są wtedy ciut za głodne, ja widzę po nich, jak one się zachowują, nie? Że mają jeszcze bardzo duży apetyt. No i nawet tak mówię wcześniej, to karmienie robię często na korytarzu i sypię im na podłogę i wtedy widzę, że gołębie, jaki mają apetyt, kiedy odchodzą, no kiedy mają po prostu dość, no nie? Tak, a budowanie formy, powiedzmy, u gołębia w czasie tygodnia lotowego, ono się odbywa
poprzez karmę, poprzez karmienie, czyli powiedzmy początek tygodnia te gołębie jedzą słabiej, jedzą mniej troszkę i jakby stopniowo ta karma jest wzbogacana. No tak. Jak to właśnie wygląda, gdybyśmy mogli tak opowiedzieć ten tydzień? No pierwsze dni tam poniedziałek, no to już idzie wtedy karma, dieta zwykła u mnie. Aha. I co? I lekkostrawna znowu. Ta lekkostrawna praktycznie jest cały czas, no nie? Mandanabele, tak. Ona jest cały czas. I do tego co? Poniedziałek, wtorek tak samo lekkostrawna. I środa już patrzymy oczywiście na pogodę, co się tam zapowiada. Tam lata mody, wiadomo, to jest dystans taki, jaki jest, nie jest daleko, no nie? Także tam nie ma potrzeby. Ja na przykład w tym roku nie używałem w ogóle karm tego typu, takich champion, takie karmy mocniejsze. Wcale ich nie używałem. Jakby tygodnia lotowych takich. Nie dawałem takich karm w ogóle tym roku. Dawałem karmę lekkostrawną, a dopiero o czwartku zaczynałem dosypywać karmy energetycznej. Czyli one były lekkie cały czas w tygodniu, a później łapały taką... Tak. I wtedy już stopniowo około tam 20-30% czwartek, piątek dosypywałem karmy energetycznej. Dosypywałem jeszcze do tego delikatnie troszkę słonecznika ułuszczonego i dosypywałem trochę konopi i no i orzeszki, no nie? Moje młode orzeszki lubią, umią już jeść, no uczyłem właśnie. Je od młodego, także z ręki mi fajnie to pobierają. Wiadomo, to niedużo, tylko dosłownie garść, no nie? Ale myślę, że jest to fajny temat w budowaniu właśnie formy gołębi, no nie? A w dniu powrotu one orzeszki też mają w karmniku? Nie, tylko pod koniec tygodnia. A, tylko. No, środę, czwartek, wtedy piątek, jak idzie karma energetyczna. Wtedy tak bardzo bogato jak karmię ogólnie, no nie? Tak, ale też są właśnie dodatkowo są ziarna, bo jest słonecznik osobno, konopia osobno i tak dalej, więc powiedzmy, chciałbym zadać takie pytanie, jak to wyczuć, ile im dać? Chciałbym usłyszeć odpowiedź, natomiast zdaję sobie sprawę, że jest to ciężko wytłumaczyć. To wszystko wynika jakby już z obserwacji. No tak, no przede wszystkim gołębnik, w gołębniku te gołębie, jak one są karmione, to ja muszę wiedzieć, że one mają apetyt. No to jest podstawa. Przede wszystkim one ten garmin dosłownie aż chodzi, aż się trzęsie, te gołębie muszą chcieć jeść. Jak widzę, że coś jest nie tak z jedzeniem, wtedy trzeba myśleć, coś się zrobiło nie tak, bo na pewno jakiś błąd musi być zrobiony. Jak gołąb nie ma apetytu, no to nie będzie chciał później latać, nie? Tak. A znowu też, na przykład też tego nie mówiłem, ja robię treningi koło domu tylko raz dziennie. U mnie gołębie zapuszczane tylko rano, po południu gołębie już nie puszczam. Powiem tak, no jak temperatura jest 30 stopni, no tak, o 17, tak. 18 to moim zdaniem mija się serem, więcej się szkody zrobi niż... Tam niektórzy wiem, że wymuszają, straszą tego. U mnie gołębie, jak się klapę otworzy, od razu wyskakują na zewnątrz. Tak są nauczone, że tą godzinkę praktycznie koło domu ich nie ma, no nie? Aha. Praktycznie mi giną, ja ich mało kiedy widzę. Taką mają mieć formę i dzięki temu karmieniu odpowiedniemu te gołębie chcą latać, lubią latać. Ich to cieszy, no nie? No i tam dosłownie po 40 minutach wpadają, tylko popatrzą, czy jest klapa zamknięta. Ja widzę, że jest klapa zamknięta, czyli dalej trzeba latać, nie? No ale znowu też nie można, żeby za długo latały, no nie? Właśnie. Także tak są nauczone, tak to jakoś się u mnie odbywa, chyba dzięki temu karmieniu takiemu trafionemu, no nie? Że one przelatują po tej godzinie, ja im klapę otwieram, dosłownie robią jedno kółko i wszystkie w ciągu tam 30 sekund siedzą w środku, no nie? Bo wiedzą, że po karmieniu, zawsze, po oblocie zawsze będzie karma na nie czekała, no nie? Tak, a gdybyś mógł wskazać takie różnice, albo czy w ogóle są różnice między na przykład oblotem poniedziałkowym, wtorkowym, a na przykład piątkowym już? No i jest różnica. Zależy wszystko, jaki był lot, no nie? Jeśli był lot, że były troszkę tam zmęczone, chociaż to tak się nie trafiło w tym roku akurat, no to one by mogły ciut troszkę słabiej lecieć, no nie? W poniedziałek na oblocie. Ale u mnie akurat w tym roku gołębie, no trenowały kapitalnie, no koło domu. Ładnie chodziły. No to mówię, no to jest słychać, no nie? Też jeden oblot w ciągu dnia miały, więc one tej energii miały sporo, jeśli chciały się pobawić, polatać, to musiały... No tak. Musiały już dać siebie, nie? Do tego dochodziła jedna wywózka, dwie, no nie? Jedna wtorek i czwartek przeważnie. Też oblotu już nie było koło domu. A no właśnie. No, także... W zasadzie one latały, jeśli były dwie wywózki, to one koło domu latały 3 razy. No tak, także gołębie... No na pewno nie były zmęczone. No, niektórzy widzę, że intensywnie gołębie trenują, wożą dzień, dnia, rano, wieczór, wywózki, no efektu nie ma, no nie? Moim zdaniem gołębie, teraz tak wnioskuję ja, że jeśli są mniej trenowane, a koło domu super latają, z treningu super wracają, no to wywózki mijają się celem, bo te gołębie są wtedy, takie mi się wydaje, zniechęcone i im się nie chce tak do domu ściągnąć, tej szybkości tej gołębia takiej nie ma, a tak jak są w takim
tempie robione jak u mnie, to mi się wydaje, że mają tą ochotę do szybkiego powrotu, no nie? One nie mają przysytu po prostu też, nie? No nie. Ani wywózek, ani tych oblotów koło domu sprawia im to widocznie radość. Dużą frajdę. No tam właśnie. Mi się wydaje po zachowaniu, że naprawdę widać, że są głębie takie wesolutkie, żywotne, że jest to zmęczone tymi wywózkami, tym łapaniem. Nie ma tego takiego stresu. I to się przyczynia, mi się wydaje. Jeszcze chciałbym właśnie zapytać, no bo powiedzmy porównując te inne lata gołębi młodych, tak jak rozmawialiśmy sobie, że może z tym przyciemnianiem na przykład rok temu, czy dwa lata temu było coś źle zrobione z tą wentylacją i tak dalej. Jak w ogóle te gołębie, czy widziałeś jakby w nich już, że one są w tym roku w dobrej dyspozycji i po czym to obserwowałeś? No tak mówiłem wcześniej, no zdecydowanie widziałem, że gołębie się lepiej zachowywały inaczej. No po czym to poznałem? No, znaczy się rozpoznawałem, tak? Mhm. No właśnie, po czym rozpoznać taką formę, że można się spodziewać fajnego lotu w niedzielę, nie? No na pewno to tempo koło domu, te obloty, to już świadczą o tym, że gołębie są w porządku. Były na dobrej intensywności. Na dobrej drodze, tak. No, dzióbki oczywiście to muszą się świecić, bieluteńkie być, śnieżne. No co, no to... W ręce tak samo jak się gołębia wyjaśnia, to się widzi, no nie? No to też się widzi, że gołąb jest okrąglutki, lekutki, no lekutki, okrągły, czyli jest dobrze odżywiony, dobrze wytrenowany, no tylko czekać na dobry przylot, no to co tu więcej? One na tym karmieniu, o którym rozmawialiśmy, czyli tutaj troszeczkę słabsze karmy, później te energetyczne, to właśnie kiedy dostają energetyczne, to one dosłownie dwa karmienia, jeśli są zdrowe, i one zupełnie inaczej wyglądają. Robią się takie no okrągłe, tak, nie? No dokładnie, jak napompowane po prostu. No. No i też dosypałem kukurydzę, to pamiętam. A kukurydzę też jeszcze. Też około 10% zawsze była dodawana, nie? Pod koniec tygodnia. Ale też jeszcze nie mówiłem wcześniej, bo też to może jest ważny temat, że na przykład te młode w pierwszym tym momencie, które były odstawiane, też ja białko dodaję. Aha. Od kolegi Marcina Pteckiego mam białko takie dla sportowców. No, musli się nazywa i to mi się wydaje na rozbudowę gołębi też jest bardzo fajna sprawa, no nie? No. One dosyć dużo w ogóle tutaj miały takiego luzu i tak dalej, dużo miały czasu na rozbudowanie się, bo tak jak powiedziałeś, nawet nie przywiązywałeś dużej uwagi do tego, żeby one gdzieś latały, one chodziły po podwórku, dokładnie. Luźne obloty miały. Także generalnie wszystko jest oparte na tym, żeby nie wywoływać u nich zbędnego stresu, bo nawet jeśli chodzi o te wywózki, tu też jest pierwsze łapanie w gołębniku, drugie na bliską odległość, trzecie też. Tak. Te odległości nie są tak, że... Bo ktoś na przykład powie, a mi to się nie chce łapać, żeby jechać na kilometr, czy ich z podwórka puścić. Po co to łapać, nie? No znam, że mam taki kolegów, nie będę ukrywał. No właśnie, to się śmieją z takiego tematu. Ktoś, no, nie? No właśnie, jeśli ktoś ci mówi po co i tak dalej, no to właśnie po to, żeby jakby wciągać ich powoli, bo później nie ma tego problemu z adeno. Nie. Gołębie nie są zestresowane, nie? I o to w tym wszystkim chodzi, no właśnie. Nie? Żeby te gołębie jednak za bardzo nie eksploatować, nie straszyć, nawet tam widzę flagami, niektórzy hodowcy je poganiają, no ale to mi się wydaje, to się mija z celem, bo gołębie muszą przy dobrym karmieniu zdrowiu same chcieć latać. I to jest według mnie podstawowa rzecz, no nie? No. Właśnie. Muszą chcieć latać, żeby doprowadzić ich do tego momentu, no to wymaga jednak trochę więcej zachodu niż to, że na przykład my im tam jakiś produkt podamy i one będą latać. Bo nawet jeśli my im ten produkt podamy, to one będą latać przez ile? Tydzień, dwa. Zbudujemy sztuczną formę i na tym się kończy. A tutaj te etapy, które opowiadaliśmy, to jest tak jakby cały czas systematyczne pilnowanie ich, sprawdzanie jakby każdego kroku, żeby gdzieś nie przegapić, nie zrobić jakiegoś błędu. No dokładnie, no jest tym praca. Tak można powiedzieć, że trzeba się z nimi obchodzić jak z dziećmi. No dokładnie, jak z dziećmi, zgadza się. To jest opieki naprawdę no parę godzin dziennie trzeba poświęcić jednak tym młodym. To tak się wydaje tylko, ale naprawdę no, każdy szczegół jest bardzo ważny. Jest koło tego roboty, no ale co się nie robi, jak co się lubi, no nie? Jest pasja, jest hobby. Ale są później też efekty, tak? No są fajne efekty. Cieszy to, jak gołębie wiadomo, przylatują. Już jak przylatywałem jak w tym sezonie, no to naprawdę, no aż się chce koło tego chodzić, no nie? No i po prostu no, po to się pracuje, żeby to przynosiło radość, no nie? Tak, a chciałbym jeszcze uzupełnić temat, jeśli chodzi o suplementację w sezonie lotowym tych gołębi młodych. Mhm. Jak to wyglądało, powiedzmy, w ciągu tygodnia. Najbardziej interesuje mnie, no bo powiedzmy tu początek tygodnia
wiadomo, ten adenostop i tak dalej, takie generalnie rzeczy zabezpieczające, żeby nic się tam nie przypamiętało, czy z kabiny, czy gdzieś z trasy. A jeśli chodzi o tą końcówkę tygodnia, powiedzmy tu już od środy, ten czwartek, piątek i dzień wkładania. Jeszcze chciałbym omówić później, jeśli chodzi o karmienie wieczorne, piątkowe i sobotnie rano, jak ono wygląda. No to co mogę też jeszcze powiedzieć ciekawego? No, na pewno stosujesz kilka lat żelu oksygen. Żelu oksygen drożę w płynie. No i Quikor stosuje już łany też kilka lat. Polski produkt mi się wydaje bardzo dobry, choć kiedyś był mocniejszy mi się wydaje, bo aż nosa wykręcała. Tak, tak. W tej chwili trochę ja był łagodniejszy, ale dalej go stosuję, no nie? No Sedohol też daje na karmę po locie. Wieczorem w niedzielę, no nie? I w poniedziałek rano daje Sedohol, no nie? No i tam ten lisokur, jak mówiłem... To już na drogi oddechowe. Na drogi oddechowe, no. Także... A jeśli chodzi o jakieś produkty, powiedzmy, takie typowo energetyczne na koniec tygodnia przy tych młodych, czy raczej unikasz tego? Miałem z Herbocza Optimix. Optimix Herbocza, no. I to podawałem koło czwartku. Aha. Tak, zgadzam się, zapomniałem właśnie o tym jeszcze, no. Tak. Czyli to ewentualnie to, a jeśli chodzi o jakiś elektrolit? Na przykład, tuliamin daje, to jako elektrolit i jako aminokwasy, no nie? A jako tako nie stosuję, już ładnych parę lat. Dodatkowego żadnego nie ma. Nie. Tak. I jeszcze miałem coś mówić odnośnie, musimy o tym tuliaminie. I jeszcze jedno, ja te produkty przeważnie stosuję zawsze rano, nie? A rano? Rano, staram się wieczorem nigdy gołębiom nie dawać takich rzeczy. Aha. Myślę, że gołębie jednak wieczorem potrzebują już więc tylko czystą wodę i czystą karmę. O. Żeby ten jednak organizm się odbudowywał fajnie, żeby go już tam nie zaśmiecać takimi tematami, jakimiś tam suplementami. One też chyba lepiej zjedzą trochę tą czystą karmę, nie? No bardzo chętnie. Znaczy, no, zawsze chętnie jedzą, nie? czy taka ogólnie, ale myślę, że jednak czysta karma jest bardziej skazana na wieczorne karmienia. Tak samo i czysta woda, no nie? Właśnie. U mnie też gołębie dużo czystej wody dostają, nie? Nie da, że mają dziennie coś w pojemniku, tylko dużo czystej wody, no nie? No, też i w kabince wodę piły, tak. Bo też nauczone były, no nie? Coś, nie mówię jeszcze, że mam taki też karmik fajny, pojnik taki fajny od Grześka Lesia z Mielca, w takie długie rynience, no nie? Taki aluminiowy. Od też pierwsze tam tygodnie przed wywózkami właśnie gołębie sobie uczą się pić w tych właśnie pojnikach. I później mają sporo już łatwiej, bo piją też i w kabinie, znają te pojniki i to jest też ważny temat, no nie? Żeby się nauczyli właśnie pobierać wodę. Tak, a jeśli chodzi o to karmienie, powiedzmy, wieczorne, piątkowe i sobota rano, czyli czy wieczorem na przykład gołębie są karmione już, powiedzmy, do oporu na przykład? Nie. Nie? Nie, ja do oporu gołębi nie karmię. Kiedyś karmiłem, ale wtedy mi w sobotę już nie chciały za bardzo jeść i myślę, że jednak jak są karmione w takim stopniu, ile potrzeba, tak jak wcześniej karmione na tygodniu, to już wystarczy. To nie jest dystans jakiś daleki, to jest krótki lot. To dosłownie godzinkę, dwie i jest poza woda, no nie? No to w piątek mówię, daję tak z wyczuciem podobną dawkę jak zawsze. Nie staram się, żeby więcej było. A znowu rano mam taki myk, tak od kolegi tutaj Jarka właśnie, co mi tam kiedyś doradził i spróbowałem w tym roku tego tematu z karmieniem i tak teraz stosuję właśnie, że ja karmię w sobotę w dzień koszowania 3 razy. Aha. No karmię 3 razy. 3 razy karmię, o godzinie 6 raz karmię, o godzinie 6 karmię, później karmię drugi raz koło godziny 9 i karmię przed samym koszowaniem, jak koszowanie jest na przykład koło godziny 17, to karmię jeszcze godzinie 13. Aha. Tak, ale to jest dawka, jedna druga dawki na cały dzień. Także tak stopniowo porcyjkami jest dawane delikatnie, że one później jak są koszowane, to oczywiście są puste, nie? W wolach nie mają mieć prawa tam żadnego ziarna u mnie gębia, jak są wkładane na lot. No i, co i kąpiel, no nie? Dzień koszowania kąpiel u mnie zawsze jest obowiązkowa. Tak po tym pierwszym karmieniu właśnie i po tym drugim, to około godziny 10 wtedy wstawiam im wanienki, idą na wolierę. I wodę daje im letnią, woda jest pół na pół taka, no letnia. Ale no, już czysta. Czysta woda, tak, żadne tam nie daje dodatku do tej wody. Wykąpią się, wodę wylewam, wysuszają się i koło 13 je włam do głębnika, na to jeszcze ostatnie jedzenie. Delikatnie sobie dziubią. No i czekają. Już czekają. I później już mam już wytypowane, no przeważnie. No właśnie, mówić, że teraz trzeba wybrać typowane. I trzeba wybrać typowane. Ale na przykład chciałbym zapytać, no bo z racji tego, że ten wynik to typowanie po prostu było, można powiedzieć, że prawie perfekcyjne, bo no 5
ponad 5 punktów straconych na 960, no to warto zapytać, czym się sugerować. Czy już po prostu rodziną gołębi, czy jakimiś swoimi obserwacjami? Znaczy tak, ogólnie ja zwracam uwagę, znaczy nie patrzę w ogóle na rodzinę, z czego się wywodzą, tylko z każdego lotu, wiadomo, listę się bierze i się analizuje i się patrzy, które gołębie z danego lotu usiadały. Jeśli pogoda ma być za tydzień podobna czy taka sama, to praktycznie te same gołębie, które mi zjadły w szpicy tydzień temu, znowu je daję do tej samej ekipy, no nie? Mhm. No, za tydzień znowu jak jest zmiana, że jeden gołąb z tej ekipy wypadł, no to wtedy uzupełniam go tym, co znowu był w szpicy z tego samego lotu, który wcześniej wszedł, no nie? No jakby tak to się udawało, że się trafiło fajnie, no. Na ostatni lot, ten taki decydujący, który miałem, to było wkładanych to było gołębi w pierwszej dziewiątce było 7 typowanych. Typów, no. Ta. A wtedy grupa siadła razem i ta, było 7 typów w nich. 7 typów. W tej grupce było 7 typów, to ja sam dosłownie mi się nie chciało tak, w to wierzyć. Także trzeba było poczekać na jednego tylko. No i ten jeden spadł. Jako 9. Siadło 8 na raz. I było 7 i on 9. Tak, i ten 9 siadł za minutę chyba i akurat typowany, no nie. Także no perfekcyjnie trafiłem. I dzięki temu ten wynik się udało taki dość fajny zrobić w tym roku. No zdecydowanie, piękny wynik, bo myślę, że każdy hodowca o tym marzy, żeby wyjść na scenę w Katowicach, no tak, być w tej czołówce Polski, także to marzenie się w tym roku spełni, można powiedzieć, po ponad 30 latach no tak. hodowli. Gdzieś tam zawsze było ciężko tę kropkę podstawić, nie? Wiadomo, każdy by chciał, żeby być na pierwszym miejscu, no nie? Ale myślę, że jakieś takie doświadczenie w tym roku już takie się nabrało jeszcze większe no właśnie. W tym temacie. Że to będzie punktowało i w kolejnych latach będzie tylko lepiej, mam nadzieję, no bo dalej sobie za cele stawiam, żeby jednak zrobić jeszcze lepszy wynik, no nie? Bo wiem, że jest to możliwe. Kiedyś mi to się wydawało, ja tak patrzyłem na te filmiki, na te wyniki, takie mi się wydawało, no kurde, wyniki z kosmosu. Niemożliwe, nie? To jest niemożliwe, jak tak goście biją, że biją, no nie? No ale jednak z czasem pomału, no i coś podobnego się udało i mi zrealizować, nie? Tak jest. Tak. Także jeśli chodzi o ten temat przygotowania gołębi i tak dalej, to sobie omówiliśmy. Natomiast mamy jeszcze jeden temat do omówienia. Temat aukcji. Zaprezentujemy sobie 7 gołębi, które będą dostępne. Tak. W zasadzie gołębi będzie 8. Natomiast jednego gołębia poznacie dopiero na zapowiedzi aukcji świątecznej, którą będziemy organizować. No, możemy parę słów o nim powiedzieć, tak w skrócie. Natomiast to jest gołąb, który wywodzi się z samczyka z 2008 roku. No dokładnie. Po oryginalnym moim Vandenabele od pana Grimme. Gołąb oryginalny z 2008 roku, który w tym roku miał jeszcze 3 mutki. Także taki gołąb już starszy, a naprawdę najwybitniejszy w tej chwili w mojej hodowli po Messi. No nie, Messi był zawsze jako numer 1, ale 2 lata już jako tako nie ma młodych. I właśnie po tym drugim moim takim najwybitniejszym gołąbku, który ma naprawdę bardzo, bardzo fajne gołębie lolotowe, które mi tu fajnie się pokazują, będzie gołąbek na tą aukcję specjalnie się zresztą przygotowywany, tak. Tak jest, także tego gołębia poznacie jeszcze w zapowiediach na naszym kanale i na naszych mediach społecznościowych, natomiast my teraz, żeby nie mówić jakby w teorii o tych gołębiach, zaprezentujemy sobie te 7 sztuk, które znajdą się na aktualnie, zresztą jeśli w tym momencie oglądacie film, to na pewno ta aukcja już wystartowała. Także przejdziemy do prezentacji. Zapraszam. Także teraz przechodzimy do prezentacji aukcji. Przedstawimy 7 gołębi, które znajdą się na tej aukcji. Naprawdę będą tutaj fajne, wyselekcjonowane przez ciebie gołębie, bo to trzeba zaznaczyć, że te gołębie czekały na naszą aukcję. Już dobra. Były odłożone osobno, także one czekały. Teraz będziemy je mieli dostępne, zaprezentujemy, zaczniemy sobie od pierwszego gołębia. Generalnie będzie więcej samic, nie? No tak. Pokażemy numer tego pierwszego gołębia. 9383. Tak jest, 9383. I to będzie prawdopodobnie samiczka niebieska. Samiczka taka bardzo fajnie zbudowana, ona troszeczkę większa. Tak, troszkę większa, ale raczej... Ładnie umieśniona. Raczej samiczka, tak. Ja mówiłem, gąbki czekały na Radka. Jak tylko... Jak się wyniki pokazały, że będą naprawdę super, tak już od tej pory gąbki były dla niego przygotowane. Myśmy wtedy rozmawiali, że będziemy coś nagrywać, także...
Wszystko według planu. Gołąbek tak bardzo fajny. I tak, i Gołąbek co? Wywodzi się z dwóch moich superlotników kiedyś. Samczyk jest 15 roku ojciec i to wywodzi się z głębi Marka Czaski z Werkamenów. A samiczka u dołu, a samiczka jest numer 12388. Jak ktoś tam zna moją hodowlę, to wie, że była wybitna moja lotniczka. Przeniesiona jest do rozpodu od 22 roku. A już mam po niej też kilka gołąbków, które super sobie naprawdę radzą. Samica była najlepsza w oddziele w 21 i była drugą samicą okręgu całego Tarnobrzeg. Także rodzice naprawdę wybitni w mojej hodowli. Myślę, że gołąbek też bardzo fajny. Wydała się myślę do matki. Bardzo spokojna. No, bardzo spokojniutka. Także teraz prezentujemy drugiego gołębia na aukcję. Gołąb tak o numerze 93-82. Tak jest. I myślę, że też będzie znowu samiczka. Tak mi się wydaje. Chociaż nie jest takie to na 100% pewne. Może się wyklarować, że będzie to samczyk. To jest gołąbek troszkę późniejszy, bo jest, jak widać, dopiero ma czepiórka spierzone. To jest po lotnikach moich. Ale naprawdę też bardzo, bardzo fajnych lotnikach. I tak, i samczyk to jest ogólnie z gołębi się wywodzi z mojej samicy Elizabeth, takiej mojej super samiczki, która była na wystawie ogólnopolskiej w kategorii D, kiedy się reprezentowała nasz okręg i była ona wtedy chyba gdzieś muszę sobie patrzeć na ściągawkę, na 13 miejscu w Polsce. Bardzo dobra moja samica rozpodowa w tej chwili. A z dołu też gołąbek lotnik mój 97-27, też bardzo dobry lotnik w tym roku, też kapitan leciał, gołąb taki uniwersalny na wszystkie dystanse, dosłownie 20 roku, będzie prawdopodobnie na wystawie naszej okręgowej, mam nadzieję, że i też wyżej pojedzie, zobaczymy jak to wyjdzie. I wywodzi się z gołębi Grimme, z Mandenobele, także u mnie taki ze sprawdzonej linii, która jest naprawdę dla mnie najważniejsza w tej chwili, cały czas. I kolejny bardzo spokojny gołąb, one generalnie takie są? No tak, tak. Ogólnie te gołąbki Grimme zawsze były takie, myślę, spokojne, takie inteligentne. Lubiły współpracować. Nigdy nie robiły żadnego zamieszania na gołębniku, dosłownie. Zawsze fajnie współpracowały. Inteligentne gołąbki, naprawdę. Gdzieś by nam chciało uciec. No. Jeszcze właśnie skrzydło pokażemy. Znaczy, też bardzo spierzone. Fajnie. Samica ułożona. Co zresztą widać. Myślę, że się wdała to do babci. Babci? No, z koloru, z budowy jest praktycznie jak Elizabeth. Oko też takie same praktycznie. Prezentujemy trzeciego gołębia, który znajdzie się na aukcji. Tym razem będzie to raczej samczyk. Jego numer pokażemy. Mm-hmm. 81-74. Tak jest. Tak mi się wydaje, że raczej to będzie samczyk tym razem. Raczej. Tak. Ale też pewności na 100% nie mam. Ale dużo na to wskazuje. Dużo na to wskazuje. I to jest gołąbek, które się wywodzi, to jest też z gąbnika rozpodowego, widać po świeżonych lotkach. I to jest po takiej mojej parze już starszej, sprawdzonej. Jest, tata jego jest z roku 14, mama jest z roku 15. Dwa moje super lotniki, które zostały przeniesione parę lat temu do gąbnika rozpodowego. No i co? I on się wywodzi, to jest ogólnie wnuk 500. Wnuk 500. I u dołu mama jest bezpośrednio po Messim, po moim super gołębiu rozpodowym, super lotniku kiedyś. No, także 500 razy Mess, no nie? Taki gołąbek. To gołąbki, które u mnie naprawdę są podstawowymi gołębiami w gołębniku rozpodowym. Ta para jest jedna z w tej chwili z moich najlepszych par rozpodowych. Rodzice. Także przechodzimy do prezentacji czwartego gołębia na aukcję, o numerze 93-95. Tak jest. Tak.
To jest gąbek po lotnikach i to jest praktycznie taki już ostatni rzut. Pierwsze jajka, które miały właśnie po sezonie, to właśnie taki budek nam tutaj się uda. I to jest też oczywiście, jak mówiłem wcześniej, gąbki daje takie naprawdę, naprawdę godne polecenia. I tata tego gąbka, to jest samiczka, to jest gołębi łepucha. A matka to jest gołębi znowu Elizabeth. Ja mówiłem wcześniej, ta moja wybitna lotniczka w kategorii D. Gołąbki, które te są u mnie jako podstawowe. No. One się co chwilę wiadomo pokazują w tych rudowodach, no bo jednak mam te linie bardzo dobrze u siebie rozmnożone. Także nic dziwnego. No jeszcze nie spiżyła ani piórka tego. To jest taki jeden z najpóźniejszych młodych, jakiego mi się udało w tym roku jeszcze. Ciekawą ma barwę, niebieska, taka trochę brudna. Mhm. Te piórka takie ciemniejsze. No i też fajnie ułożone tak. Plecy. Jak książka pisze. Tak jak powinno być, dokładnie. Jak powinno być. Piąty gołąb na aukcję. Jego numer. Zaczniemy sobie od numeru. 81-65. Tak jest. Ciemna pstra, raczej samiczka. Raczej, to jest znowu samiczka. Na to wychodzi. To jest gołąbek, znowu po moich takich super lotnikach. Tata to jest gołębi z 500-ki znowu, z grimy oryginalnym. Po tym gołębiu. A matka jest od kolegi Adama Zemke z Niemiec. To była u mnie też taka kapitalna lotniczka, która mi super leciała na lotach starych. Dlatego właśnie... Odlata się u mnie w rozpłodzie. Od 21 roku już jest w rozpłodzie. I też fajnie się młode po niej pokazują, dlatego właśnie ją na tą aukcję oferuję. Gąbki u mnie sprawdzone, gąbki, które konkursy młode z tej pary już robią bardzo fajne. Także wydaje mi się, że godna polecenia do kogoś na wzmocnienie. Ona jest wcześniejsza, jak widać ma tylko dwie lotki do rzucenia. Także ona była z lata, gdzieś chyba koło pewnie gdzieś lipca, ale do lotu już nie mogła być dana, bo była za późna, także doradka trafiła na aukcję. Także teraz prezentujemy szóstego gołębia na aukcję. Tak jest. O numerze 93-76. Tak jest. I to jest niebieska samiczka, to jest też po dwóch moich lotnikach. Wcześniej z tej samej pary był taki najbardziej późny gołąbek, którego się mi udało jeszcze wychować, a to jest właśnie jego siostra. I to mi się wydaje, może być samczyk. No ale ona, bo tamta późna co była, ona miała takie przebarwienia na piórkach. Mm-hmm. I ta też ma na przykład taką, na głowie ma takie plamki. Mm-hmm. To jest tamtego gąbka. Siostra tylko z drugiego lęku. Bo tam się jakoś udało, że się wykluły, bo plastików nie zdążyłem podłożyć. No i dzięki temu tamtego mutka mi szkoda było, bo po takich faktycznie bardzo dobrych lotnikach moich, no i szkoda mi go było wywalać. No i jeszcze dałem im wychować jeszcze raz młode, no nie? Także tak jak mówiłem, to jest z gołębi łepuchów, tak? I u dołu jest z Elizabeth i jako babcia, no nie? Także, piękna samiczka. No. Budowy też bardzo ładnej. No właśnie. One generalnie, wszystkie te 7 gołębi, które będą na aukcji, no to w budowie fajne. Trzon hodowli, można powiedzieć. Ta samica jest z roku 19, matka. W tym roku jeszcze kapitanie mi leciała. Bardzo fajne konkursy robiła. Też będzie na wystawie okręgowej u nas. Z szansą, myślę, na wystawę ogólnopolską. Ma dość fajny wynik też. Także prezentujemy ostatniego gołębia, który znajdzie się na aukcji. Czyli siódmy gołąb, też będzie samica. Na to wychodzi. Jej numer pokażemy. Tak. 93-69. Tak jest. Tak, drobny takiej postury samiczka.
O, wow. Oho. Ta coś się śpieszy. Śpieszy się na aukcję. Pierwsza, która coś się zaczęła, tak. Tak. I to jest też po lotnikach. U mnie też po bardzo dobrych lotnikach. Sam jest takiego mojego głębia. Kiedyś super lotnika. 5865 to był taki pewniak, jak miał pseudonim. To był taki gąb naprawdę bardzo, bardzo niezawodny na wszystkich dystansach. No i tam u dołu jest też znowu z Messiego. Po tej samicy, która też młody był wcześniej, już 2045. A u dołu jest matka jego, to jest pierwsza lotniczka naszego oddziału. A i druga lotniczka naszego okręgu tam Nóżek. I też będzie prawdopodobnie na wystawie okręgowej. Myślę, że z szansą też na wystawę ogólnopolską. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gołąb, który w tym roku leciał no, kapitalnie. Wszystkie dystanse od A do Z, co tylko mogło być. No i też znowu z linii Messiego bezpośrednio, no nie? Wnuczek. Pokażemy sobie jeszcze skrzydło tego gołębia. Także na temacie aukcji dzisiejszy materiał sobie zakończymy. Ja przede wszystkim dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, że mogłem odwiedzić hodowlę. No i przede wszystkim gratulacje wspaniałego sezonu. Wyniku, tak jak rozmawialiśmy, praktycznie wynik życia do tej pory. Czwarte miejsce w Polsce. Z jednej strony pewien niedosyt na pewno jest, bo tak naprawdę niewiele decydowało. Natomiast czwarte miejsce w Polsce to jest ogromny sukces. I jeszcze raz gratulacje z mojej strony. No, dziękujemy serdecznie. Myślę, że filmik pewnie będzie troszkę długi, ale że koledzy coś tam w miarę sensownego się ode mnie dowiedzieli. No, myślę, że podzieliłem się takimi szczegółami, które nie za chętnie tam ludzie chcą niedużo opowiadać. Ja zawsze się staram też na moich filmach mówić bezpośrednio, co w hodowli u mnie się dzieje, co robię i tym razem tego tematu też dotrzymałem. Opowiedziałem praktycznie wszystkie szczegóły, te co na tą chwilę pamiętałem, co się u mnie dzieje w hodowli. Także myślę, że hodowcom się niektórym materiał przyda przy swojej hodowli. Także na tym nam zależy, żeby ktoś z tego materiału skorzystał. Ja też muszę przyznać, że bardzo dobrze, swobodnie prowadziło mi się dzisiejszą rozmowę, także widać, że doświadczenie i obycie przed kamerą u Ciebie jest. No jest, no jest. Parę lat się zajmujemy tymi tematami. Tak jakoś się wsiądłem w to kręcenie filmików, że lubię to robić i może się dzisiaj poniekąd nie przydało, no nie? Tak. Oczywiście na Twój kanał zapraszamy wszystkich. Zapraszamy. Bo filmy tam w Twojej hodowli dosyć regularnie się pojawiają. Dużo ciekawych rzeczy naprawdę można się dowiedzieć, popatrzeć na fajne przyloty, bo praktycznie z kilku lotów w sezonie, nawet można powiedzieć, że z wielu lotów w sezonie materiały są dostępne, także odsyłamy oczywiście do kanału Twojego. Za dzisiejszą rozmowę jeszcze raz bardzo dziękuję. Pozdrawiamy wszystkich hodowców. Pozdrawiamy hodowców, hodowczynie. Wszystkiego najlepszego. Dobry lot. Dobry lot.